Ja zakochałem się w Izraelu, odkąd tam pierwszy raz przyjechałem. To było w zeszłym roku, pod koniec tego roku. W tym roku byłem w Izraelu jakiś miesiąc temu. I co to się tam wydarzyło, to byłem na szabacie u grupy mesjańskiej ze starszym, tak jak tutaj zaprosiłem starszego zboru braci mesjańskich z Wrocławia, Jarka Kiśla. Jarku, czy możesz wstać, pokazać się każdemu? To jest brat Jarek. I modliłem się tam z ludźmi wszystkimi o to, żeby w Polsce nastąpiło takie wylanie Ducha Świętego, żeby ludzie zaczęli patrzeć na Pismo Święte w całości, żeby poznali, czym jest Tora, żeby poznali, czym są księgi historyczne, żeby poznali, czym są księgi mądrościowe, psalmy. Dzisiaj przeczytałem krótką historię tego, że w Prudniku była 85 lat temu spalona synagoga. Była synagoga, którą chciałbym wam jutro pokazać, bądź pojutrze. Była tutaj rodzina Franklów i Pinkusów, to byli potężni Żydzi, którzy zbudowali tutaj fabrykę tekstylną znaną na całym świecie. Był taki mit, że ręczniki były na Titaniku. Okazało się potem, że nie było, ale to byli ludzie, którzy tak ją prowadzili, że podczas I i II wojny światowej, mimo tego, że tutaj front przechodził, ani jedna bomba nie spadła na tą fabrykę. I oni trzymali tutaj swoje tory z białej i swoje tutaj i po prostu wyszli przez okno i zobaczyli, że ich synagoga płonie. Więc pomyślcie sobie, jakbyście się czuli jakby po kościół, który wy zbudowaliście, miejsce, w którym się modlicie, święcicie szabaty, nagle lokalni ludzie, niezależnie od tego, czy to są hitlerowcy, czy nie, ale po prostu palą to. No i po 85 latach dzisiaj w Prudniku, wiem, że siedziałem w szabaty tutaj, bo na kościołach domowych różnego rodzaju byliśmy, za co chwała Bogu i bardzo wam dziękuję, że pokazaliście mi to święto. A jeszcze chciałem tego wspomnieć jednego człowieka, dzięki któremu Biblię zacząłem czytać. To jest Wojciech Apel, który tam siedzi, Wojtku, jeżeli możesz pokazać. I co jest ciekawe, to Wojtek znał ojca Jarka. Ale to sobie wyjaśnicie może później, dobra? Także dziękuję, przekazuję mikrofon i szabat szalom. Szabat szalom. Witam was wszystkich, moi drodzy. Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Pana naszego Jeszuły, Mesjasza, bo tak mówimy na Niego, gdyż słowo przetłumaczone z języka hebrajskiego na grecki oddaje Jego imię Jezus i to nie jest najlepsze, więc staramy się powrócić do tego oryginalnego imienia, które w hebrajskim języku znaczy po prostu Jahwe jest zbawieniem. Żeby wszystko było jasne, nawet wtedy, kiedy On się pojawił, nie było żadnej wątpliwości dla tych, którzy Jego imię mogli usłyszeć. Nie mówiąc o tym, co już Wojtek wspomniał, że prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, Mosze zapowiadał przyjście Mesjasza i Izrael na Niego oczekiwał. Moi drodzy, Wojtek powiedział o synagodze tutaj. Trzeba powiedzieć, że synagoga od kościoła się trochę różni, bo w synagodze dzieją się po prostu rzeczy, które w kościołach raczej się nie dzieją. Mianowicie tam się spożywa posiłki w synagodze, tam się dyskutuje ze Słowa Bożego, są dyskusje, są rozważania, czytania i tam jest zgromadzenie, gdzie czyta się Torę i się modli. To jest po prostu miejsce użyteczności dla wszystkich Żydów, dla mężczyzn, dla kobiet. Są także oczywiście mykwy do obmywań, ale jest to tętniąca życiem, moi drodzy, takie miejsce. Natomiast Kościół raczej, jak wchodzicie, to jest tylko nabożna atmosfera, jest zgromadzenie i kończy się. Reszta życia przeniosła się gdzieś na plebanie, do różnych innych ośrodków. Natomiast synagoga zawsze, po prostu synagoga znaczy, bo to jest z greckiego synagoga, ale z hebrajskiego, moi drodzy, znaczyło to po prostu dom zgromadzeń, zgromadzenie, dom modlitwy, nic więcej. Oczywiście dzisiaj tak to się nazywa i problem jest w tym, że
Jak czytamy Nowy Testament, to wiele greckich nazw nie przetłumaczono na języki oryginalne, zwróćcie uwagę. Stąd wzięły się w kościołach funkcje. Mamy biskupów, prawda? Mamy różnego rodzaju diakonów, ale to wszystko z greckiego znaczyło na przykład doglądający albo sługa. Ale jak to by brzmiało, gdyby dzisiaj ktoś, kto jest wybierany na przewodniczącego całego Dolnego Śląska, nazywał się po prostu sługa albo doglądający. No, ale jak jest biskup, to inaczej brzmi. Oczywiście to jest, pamiętacie, Jeszua, nasz Pan, jak nauczał, mówił do swoich uczniów, jesteście braćmi i nikogo na ziemi nie traktujcie w taki sposób, w jaki po prostu nie wolno traktować drugiego człowieka. Bo kto się wywyższa, jest napisane, będzie poniżony. Mamy być braćmi, oczywiście my możemy różne funkcje sprawować, bo Bóg każdemu coś dał w darze, żeby pracował dla Jego chwały i dla dobra społeczności. Ale to jest oczywiste, że przede wszystkim, jak Mesjasz powiedział, ja przyszedłem służyć. I my powinniśmy to sobie bardziej wziąć do serca, niż to, żeby nam służono. Ale to wiecie, że w życiu nie zawsze się udaje osiągnąć to, co by się chciało. My zatrąbimy teraz w szofary, ponieważ jest napisane w Torze, że będziesz ogłaszał święte zgromadzenia. I będziemy trąbili w szofary, to są rogi baranie albo z antylopy, z koszernych zwierząt. I w ten sposób chcemy zaakcentować to, że jest to świąteczny czas, święte zgromadzenie. Przed, moi drodzy, zadęciem szofary odmówimy błogosławieństwo, pomodlimy się i powstaniemy, oddamy chwałę naszemu Bogu. Bądź błogosławiony, Panie nasz i Boże nasz, Królu Wszechświata, Jahwe zastępów, niech będzie imię Twoje błogosławione i wywyższone za Twoją życzliwość, łaskę i dobroć, że możemy być tutaj dzisiaj w tym miejscu, w Prudniku, tak jak powiedział brat Wojtek, kiedy lud Twój, Panie, trąbił w szofary i zgromadzał się w synagodze, w szabat i wszystkie święta, a było to 85 lat temu. Niech imię Twoje będzie błogosławione, choć, Panie, oni nie żyją, ale żyją ich pewnie prawnukowie, wnukowie. Niech oddają Ci chwałę. Błogosław Twój lud Izrael, jak ziemia długa i szeroka, i daj im poznać Twego Mesjasza, Jeszuę. Błogosław wszystkich tu zgromadzonych, Panie. Dziękuję Ci za każdego, że możemy się widzieć, że możemy tutaj być, że możemy korzystać z tej gościnności. Boże Wszechmogący, tych, którzy to zorganizowali. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę przez Twego Mesjasza, Jeszuę, Ojcze, że możemy do Ciebie tak właśnie powiedzieć, że w Jego krwi mamy przebaczenie naszych grzechów i że możemy się uczyć żyć tak, jak Ty sobie tego życzysz, aby ten wieczny szabat, czyli Twoje królestwo, mogło być i naszym udziałem. Ciebie, Stwórcę, wywyższamy, błogosławimy i dźwiękiem szofaru chcemy obwieszczać, że tylko Ty, Jahwe, jesteś Bogiem, a poza Tobą nie ma nikogo, kto mógłby się z Tobą równać, bo Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli zaistniało. Dziękujemy Ci za Twoją mądrość, potęgę i łaskę. Bądź błogosławiony, Jahwe zastępów, Królu Wszechświata, który pozwalasz nam zatrąbić w szofar. Amen. Amen.
jak Mesjasz Jeszua powiedział, idę przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję, przyjdę i zabiorę was, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. I pamiętacie, on powiedział kiedyś, że Syn Człowieczy, czyli on, jest Panem Szabatu. Czyli Bóg uczynił Jeszuę królem Szabatu i on zaprasza wszystkich, chce, żebyśmy się przygotowywali, żebyśmy pamiętali o tym czasie i wiedzieli, że jak nadejdzie ten wieczny Szabat, żebyśmy się mogli radować prawdziwie już z Bogiem, bez tego wszystkiego, co tutaj na ziemi, jednak po szabacie wracamy do naszych normalnych zajęć, do trosk, kłopotów i niestety życia, które nie jest takim być może, jakbyśmy chcieli. Bardzo proszę. Przykazaniami. Dziękujemy Ci za światło Mesjasza, które rozświetla nasze życie. Dziękuję Ci, Boże, że możemy stać przed Twoim majestatem i witać Szabat, Panie nasz Boże, że dałeś nam ten dzień, byśmy mogli odpocząć od codziennych spraw. Bądź błogosławiony, Panie nasz Boże nasz. Dziękujemy Ci, Stwórco nasz, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć i świętość, za to, że i my możemy być uczestnikami tego świątecznego czasu, upamiętniającego, Panie, Ciebie jako Stwórcę i Twoje dzieło. Daj, aby Twoje królestwo, ten wieczny Szabat był i naszym udziałem, i wszystkich, którzy tego pragną, jak ziemia długa i szeroka. Błogosławię moich rodaków, proszę o nich, byś im, Panie, okazał łaskę. O Izrael, Twój ukochany naród, o wszystkich wierzących, błogosław ich, Panie. I daj szalom, pokój Szabatu. Amen. Spocznijcie, moi drodzy. Kiedy w rodzinnym domu rozpalano świece, błogosławiono Boga, wypijano owoc winorośli, błogosławiąc Stwórcę, dzieląc się chałką i siedząc przy stole świątecznym, moi drodzy, zaczynając szabat, czytając Słowo Boga. Gdziekolwiek by nie byli, o tym szabacie będą pamiętać, zapachy temu towarzyszące będą z nimi wędrowały, tak jak z nami wędrują smaki dzieciństwa. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga Jahwe. Będzie wykonywana praca, ale siódmy dzień będzie dla was świętym. Dla wszystkich ludów, tak mówi wszechmocny Jahwe, który zgromadza rozproszonych Izraela. Amen. Drodzy, będziemy błogosławili Boga za owoc winorośli. Bądź błogosławiony, Panie nasz i Boże nasz, Królu Wszechświata, Stwórco owoców winorośli. Amen. Dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarowujesz, za Jeszuę Mesjasza, Pana naszego, którego posłałeś, aby i takich jak my przyprowadził do Ciebie, abyśmy mogli uczyć się chodzić Twoimi drogami.
Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, za Twoją życzliwość i dobre, że się o nas troszczysz, że niczego nam nie brakuje, co potrzebne jest do życia. Za ten czas szabatu, że możemy tutaj także być. Za to, Boże Wszechmogący, że dajesz nam siły do pracy i że możemy zapracować na środki, które do tego są potrzebne. Że żyjemy w kraju i cieszymy się pokojem. Za tych, których znajdujesz, za przyjaciół, gości, za braci i siostry, za tych, którzy tęsknią za Tobą i masz ich jak ziemia długa i szeroka. Dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który ciągle woła swoje dzieci do siebie i chce je błogosławić. Niech Twoje imię będzie wywyższone i niech będzie błogosławione przez Jeszuę naszego Pana, Twojego ukochanego Syna i Sługę. Amen. Amen. Słuchajcie, my u nas robimy coś takiego, ja przede wszystkim, idziemy umyć ręce, bo będziemy chleb łamali. A zwróćcie uwagę, że wiecie, kiedy Polacy zaczęli szczególnie myć ręce? Jak przyszła pandemia. Bądź błogosławiony Panie nasz i Boże nasz, Królu Wszechświata, który wydobywasz chleb z ziemi i nasycasz wszystko, co żyje. Amen. Amen. Bądź błogosławiony nasz Panie i nasz Boże za Twoje słowo, za Twoją świętą Torę, która jest chlebem życia, jak powiedział Mesjasz Jeszua. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nie ciała Mesjasza Jeszuły chleb, aby każdy, kto go spożywa, mógł żyć na wieki. Błogosławimy Cię za to, Ojcze łaskawy, że możemy mieć udział w tym świątecznym czasie i łamać się tym chlebem. Dziękuję Ci za Twoją dobroć i łaskę, błogosławieństwo, którego nam udzielasz, Stwórco Wszechświata. Niech będzie mnie Twoje przez Pana naszego Jeszuły błogosławione. Amen. 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 Bądź błogosławiony Panie nasz i Boże nasz, Królu Wszechświata, że Twoje przymierze jest wieczne jak sól. Amen. Amen. Szabbat szalom. 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 Shalom. Shabbat shalom. Shalom, shabbat. Sekunda. Jeszcze błogosławimy dzieci i już możemy jeść. Tak. Więc tak. Poproszę Dawida o błogosławieństwo dziewczynek. Ja pobłogosławię chłopców. I o błogosławieństwo braci. Poprosimy brata Andrzeja i o błogosławieństwo sióstr brata Łukasza. Bądź błogosławiony, Jahwe zastępów, Boże Abrahama, Izaaka, Jakowa, Królu Wszechświata. Dziękuję Ci za mojego syna, że dałeś, Boże Wszechmogący, nam w darze dwóch synów, Dawida, Piotra. Dziękuję Ci za Dawida, że możemy razem tu być. Dziękuję Ci za jego żonę, za jego, Panie, córeczkę, moją wnuczkę, Dorotkę i za Zuzię. Ojcze mój, Boże mój, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojego syna, o błogosławieństwo i prowadzenie, abyś go napełniał zawsze Twoim świętym duchem, dał wytrwać w tej pielgrzymce, by naśladował Mesjasza Jeszuę w każdym swoim, Panie, przedsięwzięciu. I niech będzie błogosławione jego wyjście, jego powrót. Niech, Panie mój, Boże mój, Twoja łaska go nie opuszcza. Niech, Panie mój, Boże mój, przyjdzie mu radować się w Tobie, nasz Boże i Ojcze, przez wzgląd na Twoją życzliwość i łaskę, którą wyświadczasz tym, którzy Cię kochają. Spraw, Panie mój, Boże mój, aby to wszystko, co jest udziałem naszym na ziemi, Stwórca Wszechświata, było dla nas, Boże, błogosławieństwem i radością. Bądź błogosławiony, nasz Ojcze, nasz Królu, Stwórca Wszechświata. Błogosławię też wszystkich synów moich braci, moich sióstr, młodych, Panie, i tych starszych. Daj, aby mogli założyć rodziny, aby mogli, Ojcze, pojąć mądre, błogosławione, czułe, Panie mój, Boże mój, żony. By mogli, Panie, doczekać się dzieci, które wychowają, Ojcze łaskawy, aby byli pełni radości i wdzięczności dla Ciebie. Niech Twoje imię będzie błogosławione zawsze przez imię Twojego Syna, Jeszuły Mesjasza. Uczyń ich jak Menasze i Efraim, błogosław ich i prowadź ich, Jahwe zastępów. Amen. Amen.
Niech Cię Pan Bóg błogosławi, niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie, niech obróci twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój. Ojcze nasz i Boże, Królu Wszechświata, proszę Cię o Twoje rychłe i obfite błogosławieństwo dla mojej córki i dla wszystkich córek moich braci i sióstr, aby ich serce zawsze pragnęło wszystkiego, co przybliży je do Ciebie, aby zawsze pragnęły Twojej bliskości. Spraw, Jahwe, zastępów, aby na ich drodze stanął Jeszua, Mesjasz i aby mogły każdego dnia swoim postępowaniem przybliżać się do Ciebie, aby w ich sercu zajaśniał im Meszyjach i aby w ich sercu pojawiły się Twoje przykazania, Twoje nakazy, aby każdego dnia budząc się chciały podążać tą drogą, którą podążał Twój Święty Jedyny. Ojcze nasz i Boże, spraw, aby wszystkie nasze córki były dzielne, jak wszystkie te dzielne niewiasty, które zbudowały dom Izraela, jak Sara, Rivka, Lea, Rachel, Rut, Miriam, Ester. Ojcze nasz i Boże, i obdarz nasze córki dzielnymi mężami, aby mogły założyć rodziny, które będą chciały żyć na Twoją chwałę, aby przybliżały się do Ciebie w każdym czasie i abyśmy my wszyscy razem mogli kiedyś zasiąść do jednego stołu z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, z Jeszuą Mesjaszem, abyśmy mogli dostąpić tej cudownej łaski znalezienia się w Twoim wiecznym szabacie na Twojej świętej górze. Niech będzie Tobie chwała i cześć, Jahwe zastępów, że dałeś taki czas, że przyszła łaska także dla ludzi przychodzących z pogan. Bądź błogosławiony, że możemy mieć udział w Twoich świętych czasach. Amen. Amen. Przeczytam z mądrości Syracha, z 32 rozdziału. Kto się boi Jahwe, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego... Kto się boi Jahwe, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana go szukają, znajdą jego upodobanie. Ten, kto bada prawo, życie swoje nim wypełni, ale obłudnik znajdzie w nim sposobność do upadku. Którzy się Jahwe boją, zrozumieją prawo, a ich sprawiedliwość jak światło zapuści. Człowiek grzeszny unika nagany i według swojej woli znajdzie wytłumaczenie prawa. Człowiek roztropny nie gardzi myślą obcą, a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje. Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swojego czynu. Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś nogi nie uderzył o kamień. Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na twoich ścieżkach. We wszystkich czynach uważaj na siebie samego, przez to zachowasz przykazania. Albowiem kto wierzy prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufał Jahwe, nie poniesie szkody. Nie spadnie zło na bojącego się Pana, a jeśli będzie doświadczane, dozna wybawienia. Człowiek mądry nie będzie nienawidził prawa, ale kto obłudnie wobec niego postępuje, jest jak okręt w czasie burzy. Człowiek mądry zawierzy prawo. Ono będzie dlań niezawodne, jak wyrocznia Urim i Tumim. Boże Wszechmogący, Panie łaskawy, zechciej w miłosierdziu, w łaskawości swojej zesłać swoje błogosławienie na moich braci. Zechciej, Boże Wszechmogący, sprawić, aby mocno trzymali się prawa, Twojego pouczenia, Twoich nakazów i przykazań, aby mogli trwać, Panie, w Twojej nauce i w Twoim pouczeniu. Wszak Ty powiedziałeś, że człowiek, który się będzie trzymał Twoich poleceń, żyć będzie dzięki temu. Zechciej, Boże Wszechmogący, sprawić, aby byli mocni, aby byli mężni i aby dobrze wykonywali służbę, Panie, do której zostali powołani. Daj, dobry Boże, swoje błogosławieństwo, aby mogli stanąć przed Twoim świętym obliczem w białych szatach i byś zechciał, Panie, powiedzieć o nich synowie. Amen. Amen. Bądź błogosławiony, Ojcze Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba. Dziękuję Ci też, Ojcze, że za każdą siostrę, Pani, która chodzi, Panie, tą drogą naszym Panem Jeszuą,
Panie. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich uzdrowionych, kobiet, Panie, i dać Ci pokój. Dla tych wszystkich, Panie, spotykają się w swoich zborach. Proszę, abyś błogosławił moją żonę, proszę. Abyś dał pomyślność, Panie, ale przede wszystkim, Panie, abyś dał wiarę. Wiarę i posłuszeństwo, Panie. Błogosławię, Panie, każdą siostrę, jak naszym Panu Jezusowi. Daj nam się radować. Amen. Amen. Spocznijcie, moi drodzy. I jak kiedyś mówiły dzieci, można jeść. Można jeść. Chciałem przyjechać do Wojtka na szabat. Tak przypuszczałem, że się spotkam z wami. I to gdzieś mi tam łączyło się z moimi dawnymi spotkaniami sprzed 20 paru lat. No i lecimy to UBG, lecimy, rozdział po rozdziale. I po każdym rozdziale takie analizy, jeszcze mieliśmy taki zwyczaj, to zobaczmy, jak to jeszcze jest w Biblii Warszawskiej i jak to jest 1000 latce. On jeszcze ciągle był katolikiem, więc dla niego ta 1000 latka była ważna. No to tak porównujemy. I w 13 rozdziale Marka jest takie słowa Jezusa, są, żebyśmy czytali, zachęta do czytania księgi Daniela. I tam taki szok dla mnie, w 1000 latce tego nie ma. W Biblii Warszawskiej tego nie ma. A UBG ewidentnie mówi, kto czyta, niech rozumie, a inni mówią, kto czyta Księgę Daniela, niech rozumie. Wow, jak to możliwe? Taki ważny fragment wycięty. No więc powiedziałem wtedy Krzyśkowi, Krzysiu, ja to sprawdzę, nie dlaczego tego tu nie ma. No i jakby musiałem sobie wtedy zadać poważne pytanie, co jest pod tym tekstem, który my czytamy? Bo każdy z nas ma swoją ulubioną Biblię, otwiera ją, nie? I czyta ją po polsku, bo to jest nasz język. A co jest pod spodem? Co jest pod spodem? I dlaczego UBG nie ma tego Daniela, ma tego Daniela, a Biblia Tysiąclecia i Biblia Warszawska nie? Najpierw myślałem, że to tradycyjny podział, protestanci, katolicy to inaczej, nie? Ale patrzę, ksiądz wujek ma, katolik, tak? Fajnie, nie? A Tysiąclecia nie ma. Protestancka Biblia Warszawska nie ma, a UBG też protestancka, tylko starsza, ma. No to o co tu chodzi, nie? No i wtedy zadałem sobie takie pytanie bardzo poważne, na które nie chciałem się odpowiadać wcześniej, nie miałem takiej potrzeby, nie? To jest właściwie, czy to, co ja czytam w mojej ulubionej tysiąclatce, ja ciągle używam tysiąclatki, czy to jest to, co napisał apostoł Paweł? Czy na pewno on? Czy czasem po drodze gdzieś to nie tam nie nachmęcili, nie poprzekręcali, nie pozmieniali i ja teraz czytam jakieś
ludzkie wymysły, ludzkie pomysły, a nie naukę tego, który był apostołem Janem, apostołem Piotrem, czy jeszcze gorzej, prorokiem Izajaszem, bo to jest cały problem. To się okazało potem, że z Izajaszem to było łatwiej nawet teraz. No więc takie pytanie sobie zadałem i kosztowało mnie odpowiedź na to pytanie 2 lata, prawie wszystkie weekendy powiedziałem, że muszę w to wejść, a ponieważ internet wtedy już działa, ja też jestem wikipedystą, więc tak w Wikipedii tam lubię szukać, grzebać. Wikipedia zawsze to jest początek, żeby szukać jeszcze głębiej. I to był też czas, 2010 rok, gdy na świecie te wszystkie biblioteki internetowe jeszcze nie wiedziały, że to jest biznes, jeszcze nie wiedziały, że to jest manipulacja i one wszystkie się otwierały. I była tak moda taka na digitalizowanie wszystkich zbiorów. Więc to było, teraz jest gorzej z tym, bo to się bardziej kontroluje już, ale wtedy to było niekontrolowane dostęp do wszystkiego, co jest gdzieś tam w magazynach, nie? To można to obfotografować, wrzucić w sieć i niech będzie. Więc 2 lata mnie to kosztowało i po 2 latach wiedziałem, jaki jest proces do tej Biblii Tysiąclecia. Nie? Że ja tam mam takie coś, co jest wydrukowane tutaj gdzieś obok, nie? Po polsku. To jakie są te wszystkie etapy od tego apostoła Pawła po kolei do tego, że tutaj ktoś to wydrukował. Czyli już nie miał nic do gadania tej treści, tylko wydrukował to i tam to sprzedaje po 50 zł i my się cieszymy. Nie? O 3 wydarzeniach, o Biblii Królowej Zofii, o Gutenbergu i o upadku Konstantynopola. I pamiętam 1453, a dzisiaj tu przychodzę i patrzę 1455. No mówię, kurczę, jak to może być, nie? No. To są takie rzeczy, które do końca nie wiemy i nawet jak się bardzo mocno wchodzi w źródła, to jeden uważa tak, drugi uważa tak. I z Mojżeszem, z Abrahamem to jest wielki kłopot, skoro z ostatnią żoną Jagieły jest problem. Moi drodzy, będziemy zaczynali od zatrąbienia w szofary i modlitwy, aby Pan Bóg nam błogosławił, aby nas prowadził. Tak jak mogliśmy słuchać, jak Wojtek opowiadał o tym, jak możemy datować Biblię, jej powstawanie, jeśli chodzi o, moi drodzy, Tanach, czyli Biblię hebrajską i Brit Hadasza. Nowe Przymierze, tak zwany Nowy Testament, to, moi drodzy, była taka tradycja za czasów naszego Pana Jeszuły, że w synagodze w szabat czytało się Torę. Później to jeszcze pokażemy. Dlaczego Torę? Bo to jest, moi drodzy, słowo, które wypowiedział Pan Bóg do Mojżesza, aby przekazał je synom izraelskim na życzenie narodu izraelskiego. Ponieważ planem Pana Boga, jak wiecie, na górze Synaj, Pan Bóg przemawiał do wszystkich zgromadzonych synów izraelskich oraz tych, którzy wyszli z Egiptu razem z nimi. I kiedy Bóg wypowiedział 10 przykazań, Izrael i ci, którzy tam stali pod górą, powiedzieli: niech Bóg do nas więcej nie przemawia, żebyśmy nie umarli. Ale ty idź, Mosze, i niech Bóg tobie wszystko powie, a ty powiesz to nam, a wszystko, co powiedział Bóg, uczynimy i posłuchamy w tej właśnie kolejności.
Nie tak jak my, Polacy, którzy myślimy sobie, my najpierw posłuchamy, jak nam się spodoba, to uczynimy. Tylko Izrael powiedział, uczynimy i posłuchamy tego, co Bóg nakazuje. W związku z tym, gdy Mesjasz wchodził w szabat do synagogi, tam czytano Torę, rozważano, przyjął się taki zwyczaj dzisiaj, że czyta się Torę, moi drodzy, w ciągu całego roku. Co tydzień fragment. I dzisiaj jesteśmy przy końcu trzeciej księgi Mojżesza, księgi Wajkra, tak zwanej księgi kapłańskiej, jak Biblia Tysiąclecia nam to zatytułowała. I po parszach, moi drodzy, Kedoshim, gdzie Bóg mówi o tym, w jaki sposób, bo tutaj Wojtek się odniósł do tego listu do Efezjan. Paweł napisał do świętych, którzy są w Efezie. I wiadomo, że dzisiaj nam się kojarzy, że święty to z reguły jest ten, co ma taką aureolkę. I w dzisiejszych czasach można to już zrobić, prawda? Bo można jakąś LEDową taką sobie podświetlić i można by uchodzić, że jest się już świętym. Ale Parsza Kedoshim, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pan Bóg mówi o przykazaniach, które powodują to, że my uświęcamy się w naszym życiu i możemy stać się świętymi, czyli oddzielonymi od grzechu. Bo święty to jest oddzielony od grzechu. To nie jest jakaś taka czarodziejska, moi drodzy, metafora, która ma powiedzieć, że święty to jest taki, który gdzieś tam przebywał na pustyni. Chyba i on już stał się teraz święty. Do świętości się po prostu dochodzi. Paweł ujął to na końcu tego listu do Efezjan, o którym była mowa. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Żołnierz, który idzie walczyć, a trzeba wiedzieć, z kim my walczymy, powiedział, że walczymy nie z ciałem i nie krwią, ale z nadziemskimi zwierzchnościami, z władcami tego świata. Więc trzeba przywdzieć zbroję. Nasi rodzice, którzy pozbawili się pewnego ekwipunku w ogrodzie Eden, Adam i Hawa, zostali zaatakowani przez przeciwnika i widzimy konsekwencje tego. Dzisiaj nasze życie kończy się, moi drodzy, krótko, umieramy i społeczności z Bogiem, taką jaką chciał, żebyśmy mieli na początku przed grzechem, nie mamy. Dlatego to wszystko, co odczytamy w Torze, wbrew wszystkiemu, co moi drodzy ludzie myślą dzisiaj, Tora to jest dobra nowina, inaczej Ewangelia. Tak po grecku można by to przełożyć. Ale ktoś by powiedział, jak to Tora? Ewangelia to się zaczyna, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, tak? Nie, moi drodzy. Bo co to jest ta dobra nowina? Kiedy Adam się schował przed Bogiem, a Pan Bóg zaczął mówić do niego, Adamie, gdzie jesteś? Adam mówi, że się ukryłem przed tobą. Bóg pyta się, dlaczego się ukryłeś? I wiecie, Pan Bóg mówi, czy zjadłeś z drzewa poznania dobra i zła? A Adam mówi, kobieta, którą mi dałeś, dała mi i zjadłem. Pyta się Pan Bóg Ewy, dlaczego to zrobiłaś? A ona mówi, wąż mnie zwiódł i zjadłam. I Pan Bóg wtedy wypowiedział dobrą nowinę. Bo wydawałoby się, że to już jest tragedia ludzkości, bo z życia wiecznego człowiek zszedł na poziom śmierci i tak naprawdę niepewności. To Pan Bóg powiedział tak. Do kobiety za to, że posłuchałaś węża, będziesz rodziła w bólach, będziesz podległa swojemu mężowi, a do węża powiedział, że będzie się czołgał na brzuchu i pokarmem jego będzie proch. I do ich obydwojga, czyli do Ewy i do szatana, do węża, powiedział Bóg tak. Ewo, twoje potomstwo zmiażdży potomstwu węża głowę, a twoje potomstwo, czyli potomstwo węża, ukąsi potomstwo Ewy w piętę. I jak na pierwszy rzut oka wygląda, że to nie jest wcale dobra nowina, ale to jest mowa o Mesjaszu Jeszua, który jest synem Ewy, oczywiście przez całą historię, którą czytamy w Torze,
Począwszy, moi drodzy, od Noacha, potem aż przez Abrahama, Izaaka, Jakuba i Izrael. I widzimy, że rzeczywiście, moi drodzy, to ukąszenie w wielkim skrócie, to śmierć Mesjasza, bo wydawałoby się, że osiągnął przeciwnik swój cel, prowadząc go na Golgotę i myśląc, że właśnie rozprawi się z nim i będzie koniec. A Wszechmogący, czuwając nad tym wszystkim, wiedział o tym dobrze, że taka jest właśnie potrzeba, że Mesjasz musi życie swoje położyć jako oddanie za nas wszystkich, abyśmy dostąpili przebaczenia grzechów. Ale żeby takie oddanie, taką ofiarę mógł złożyć, musiał sam być święty. Musiał być zgodnie z przepisami o zwierzętach ofiarnych doskonały, bez wady, bez żadnego uchybienia. I to zapowiedział Bóg. I kiedy Ewangelię potem czytamy, moi drodzy, to my widzimy, jak spełniają się zapowiedzi Pana Boga o tym wszystkim, co przez Moszego, przez swoich proroków mówił o tym właśnie wyczekiwanym Mesjaszu. I kiedy czytamy Ewangelię, Ewangelię to właśnie potwierdzają. Na koniec powiem tak. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, od 17 wersetu, Jeszua powiedział takie bardzo ważne słowa dla wszystkich wierzących ludzi, którzy się tym interesują. Nie mniemajcie, że przyszedłem znieść Torę albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. No i wielu ludzi, jak to zwykle, zwłaszcza w naszym kraju, Polak znajduje zawsze możliwość obejścia i mówi, aha, no zobacz, wypełnił. No i ja mówię, no, wypełnił. To ja już nie muszę wypełniać. To zróbmy to z urzędem skarbowym, tak? Wyobrażacie sobie, wzywają nas, bo żeśmy nie uiścili podatku za rok, a my mówimy, że nasz tato wypełnił już deklarację. A pracownik mówi, no tak, pana tato wypełnił, a pan? Ale pan nie rozumie tego? Mój tato wypełnił. On mówi, pana tato wypełnił, a pan? No ale pan mówi, nie rozumie. Mój tata już wypełnił. I możemy tak w nieskończoność. Tak mówią dzisiaj wierzący ludzie, że Jezus wypełnił. No Jezus wypełnił, bo to mamy napisane. A ty? A ja? Jeszua bowiem powiedział tak. Prędzej niebo i ziemia przeminą, niż jedna jota lub kreska zmieni się z Tory. I moi drodzy, zwróćcie uwagę, przeminęła ziemia albo niebo? To dlaczego wierzących ludzi Tora już dzisiaj nie interesuje? Bo to jest zwycięstwo tego, o którym mówiliśmy w Ogrodzie Eden. Jeśli on cię ukąsi, moi drodzy, w piętę, to ty się przewrócisz. A Słowo Boga jest napisane, jest pochodnią dla naszych stóp. Jeśli tego nie ma w naszym życiu, jeśli tego nie będzie, to będziemy się potykać, będziemy upadać, i, moi drodzy, skończy się nasze życie w tragiczny sposób. Dlatego na pytanie, dlaczego my czytamy Torę? Bo to jest podstawa, moi drodzy, jakiej musi nauczyć się każdy człowiek. Apostoł Paweł powiedział kiedyś w swoim liście, że naszym celem jest dążyć do miłości, a On wskaże nam drogę jeszcze doskonalszą. A kiedy patrzymy na Torę, to wielu ludzi wierzących zakłada, że Tora jest celem życia człowieka na ziemi. Że uczymy się jej, czytamy ją, żeby się jej nauczyć. Nie, moi drodzy. To jest podstawa naszego życia. Tylko nie uczyliśmy się tego od dzieciństwa i z tym mamy problem. A kiedy jesteśmy dorośli, to bardzo często tak uprzedzeni, że nie chcemy już tego czytać. Tora to jest, moi drodzy, można by było powiedzieć, wymaganie dla chłopca żydowskiego i dla dziewczynki żydowskiej. I w wieku 13 lat, kiedy ma mężczyzna, już wtedy, bo traktuje się go jako mężczyznę, bar mitzwę, czyli staje się synem przykazania, odpowiedzialnym za to, co w swoim życiu czyni, w 13 roku życia, to oczekuje się tego od niego, że będzie przestrzegał wszystkie przykazania Tory, a na tym dopiero zbuduje swoją indywidualną świętość, czyli będzie się rozwijał,
będzie, tak jak Paweł powiedział, dążył do miłości, do doskonałości, bo bez poznania Tory nie ma możliwości, aby mówić o poznaniu Boga, o miłości albo o czymkolwiek w tym rodzaju. Bo Jeszua, kiedy zadano mu pytanie, jakie przykazanie jest największe, powiedział, oczywiście w bardzo trudnej sytuacji, bo nie można tak odpowiedzieć, które, bo wszystkie przykazania Pana Boga są jednakowo ważne. Wybrać jedno i powiedzieć, to narazić się na krytykę tych, którzy celowo te pytanie zadali. Odpowiedział więc taką myślą, jaka w judaizmie funkcjonowała i funkcjonuje do dziś, ale w chrześcijaństwie niestety ona się jakoś, że tak powiem, zgubiła. Inaczej jest interpretowana. Powiedział tak. Pierwsze przykazanie jest, będziesz miłował Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całego serca swego. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. I mówi teraz tak. To jest to jedne przykazanie, a to jest to drugie przykazanie. A na nich, mówi Jeszua, opiera się cała Tora i prorocy. To jest fundament naszej wiary, judaizmu i wszystkich, którzy chcą służyć Bogu Abrahama, Izaaka, Jakowa. Jak chcecie teraz, moi drodzy, żeby to, na czym się to opiera, bo wielu chrześcijan zrozumiało, że Bóg dał nam dwa przykazania. Czyli będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźniego jak siebie samego, dwa przykazania. I nie ma więcej. To jest skrót myślowy. To jest skrót myślowy, który Jeszua tłumaczy nam, wykłada, że to jest cała Tora i prorocy, które streszczają się w tych dwóch słowach, w których można przekazać ludowi to, co powinien rozumieć. Miłować Boga, bowiem nie można z całego serca i z całej duszy, żeby nie zachowywać Jego przykazań. No bo jeśli wy tak rozumujecie, to spróbujcie powiedzieć to swoim dzieciom. Ja będę z ciebie zadowolony, będę o tobie miał takie mniemanie, że ty naprawdę, synu, mnie kochasz wtedy, kiedy kompletnie nie będziesz mnie słuchał. No to jeżeli tak chcecie uczyć swoje dzieci, to nie będzie to szczęśliwe. I dlatego, braterstwo, musimy wracać do, jak powiedziałem, do źródła, do korzeni, do wiedzy o Bogu, bo w to, że Bóg siebie przedstawia, kim jest i czego od nas oczekuje. I zaprasza każdego, abyśmy zawarli z Nim umowę, przymierze. Dobrowolnie. Kto chce, nie ma przymusu. I Pan Bóg zrobił to ze swoim ludem Izraelem. To jest precedens w historii ludzkości. Bóg zawarł przymierze z narodem. I w tym przymierzu jest powiedziane tak. Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i będziecie trzymać mojego przymierza, bo słowo przymierze to jest wszystko, co wchodzi w zakres tego, co Pan Bóg powiedział w Torze u proroków swojemu ludowi Izraelowi, to będę was błogosławił i będziecie szczególną moją własnością. Ale jeżeli zerwiecie to przymierze, będziecie przeklęci. I dzisiaj oczywiście, ja mówię, o tym mało się rozmawia. Tak się zdarzyło, że myśmy przeszli jako wierzący ludzie do takiego systemu, w którym zaczynamy mówić dużo o cudach, prawda? Bo one są piękne. O tym, jak Jeszua uzdrowił Bartymeusza, jak wzbudził, moi drodzy, Łazarza, jak wiele innych cudownych rzeczy uczynił. Nie ulega wątpliwości, chwała Bogu za to. Ale moi drodzy, jak się uczysz o tym 5 lat, 10 lat, 15 i 20, to okazuje się, że nie wiesz, jak żyć. Bo nie czytasz instrukcji życia, którą jest właśnie Tora. To jest instrukcja życia. To jest to, co powinien każdy wierzący na samym początku przeczytać, zrozumieć, zaakceptować i to jest fundament, z którego on zaczyna swoje życie. To tak, ja bym to odniósł jeszcze do tego, że każdy z nas wychowywany był przez tatę i mamę i kiedy żeśmy troszkę byli starsi, dostrzegaliśmy błędy wychowawcze, które oni popełnili. Tak myśmy to pojmowali. I kiedy człowiek młody sobie mówi tak, kiedy ja założę rodzinę, kiedy ja będę miał żonę, ja będę inaczej postępował w stosunku do mojej żony. A kobieta mówi, a jak ja wyjdę za mąż, nie wezmę sobie kogoś takiego jak tata,
bo tata miał po prostu taki charakter, prawda, no i uważam, że nie najlepiej funkcjonowała nasza rodzina. Ja takich błędów nie zrobię. Ocenić było łatwo, ale potem zaczyna się życie i okazuje się, że robią jeszcze wiele gorszych rzeczy niż rodzice. I to, moi drodzy, chciałbym w skrócie pokazać, że to, czego nauczyli was rodzice, to jest jak Tora. To, czego wy sami się nauczycie i nauczycie swoich dzieci, to jest to, co Tora wam da, żebyście się wznieśli na wyższy poziom. To jest to, co Paweł powiedział, a ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. Ale jeśli ktoś nie ma fundamentu, nie ma wychowania, to nie może niczego poprawić. Nie może czegoś więcej też osiągnąć. Dlatego jeszcze raz, braterstwo, Bóg mówi do Jehoszuły, tak? Niech księga tej Tory od ciebie nie odstępuje, ani w dzień, ani w noc. Będziesz o niej rozmyślał, kładąc się spać i stając. I nie odstąpisz od tego, co tam jest powiedziane przez Moszego, ani w lewo, ani w prawo. Nic z tego nie ujmiesz i nic do tego nie dodasz. To jest przesłanie, które Wszechmogący przekazał następcy Moszego, który umarł, a on miał wprowadzić naród do ziemi, którą Bóg im obiecał. I my jesteśmy prowadzeni przez Jehoszuę, naszego Zbawiciela. To jest to samo imię, nie bez znaczenia, który nas ma wprowadzić do odpocznienia, do Królestwa Bożego, które jest przygotowane, tak jak on sam powiedział. Kiedy przygotuję, mówi, wrócę i zabiorę was, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, że to wszystko, co Mesjasz nauczał, to wszystko, co mówił, wydaje się z jednej strony proste, a z drugiej strony tak bardzo dzisiaj zapomniane. Kto nie pamięta przypowieści o młodzieńcu, który nie potrafił sprzedać tego, co miał i rozdać ubogim? Chyba słyszeliście to wiele razy, prawda? To kiepski człowiek, nie? Nie potrafił sprzedać wszystkiego, co ma i rozdać ubogim. I iść za Jezusem i go naśladować. No, można by powiedzieć tak, ludzie słuchają tego w zborach i pytanie jest tylko takie, czy wyście już to zrobili? Bo ja jeszcze nie. Ja nie sprzedałem wszystkiego, co mam i nie rozdałem ubogim. A wy już to zrobiliście? Więc na razie jesteśmy na takim samym miejscu jak on. Ale on zadał takie pytanie. Nauczycielu dobry, co ja mam czynić, abym osiągnął życie wieczne? Najważniejsze pytanie człowieka na ziemi. A wiecie, co Jeszua odpowiedział? Zachowuj przykazania. Mógł mu powiedzieć to, co słyszymy na co dzień. Uwierz we mnie, że to ja. Mógł różne inne rzeczy powiedzieć, jakie by mu powiedziało mnóstwo ludzi, a on powiedział mu, zachowuj przykazania. A na słowo nauczycielu dobry powiedział jeszcze tak, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, zachowuj przykazania. I to jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam to, że zarówno Mosze, jak i Jeszua tego samego nauczają, a później ich apostołowie. Bo objawienie świętego Jana, kiedy czytamy, tam znajdujemy taki ciekawy tekst. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i trwają przy świadectwu o Mesjaszu. 15 rozdział objawienia czytamy i zaśpiewali pieśń. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Jahwe zastępów. Sprawiedliwe drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się Ciebie nie bał i nie uwielbił imienia Twego? A nazywa się to pieśń Mojżesza i Baranka. Bo Bóg powiedział takiego, jak ja, przez Mojżesza, wzbudzi wam Jahwe spośród braci waszych, włoży w jego usta słowa swoje i będzie mówił do ludu, a kto by go nie usłuchał, będzie wytracony spośród swojego ludu. Wielu ludzi myśli, że Mosze to jest jedna kwestia, a Jeszua to wszystko przyszedł odwrócić. Tak nie jest. Tak nigdy nie było i to jest fałszywa nauka. Bo na górze przemienienia, kto przyszedł do Jeszuły? Pamiętacie? Mosze, Eliachu i on. Co to nam pokazuje? Jedność.
między tymi największymi prorokami na ziemi. Moshe, Rabbeinu, jak mówi Izrael, Eliachu, który miał zawsze poprzedzać Mesjasza, i Jeszua HaMashiach, ten, który jest Zbawicielem i Królem Izraela. Nie tutaj, na tronie Dawida, na ziemi tylko, ale w wieczności. Bo taką obietnicę dostał od Boga. I w Królestwie Jego mają żyć wszyscy ci, którzy swoje życie prowadzą w oparciu o jednakowe kryteria. Bo byłoby wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy doszli do takiego wniosku, jak niektórzy próbują to przedstawiać, że Żydzi z powodu nieposłuszeństwa wobec przykazań Pana Boga nie wejdą do Królestwa Bożego, a chrześcijanie, dlatego że łamią ile się tylko przykazań Bożych da, w Królestwie się znajdą, bo co? Bo z czego jesteśmy zbawieni? Z łaski. Patrzcie, a dlaczego Bóg nie okazywał łaski swojemu Izraelowi? Okazywał. No właśnie, okazywał, bo to nieodrobione lekcje. Cały czas okazywał im łaskę. A Jeszua, którego zapowiedział Bóg przez Moszego, przez proroków, to przyszedł z powodu czego? Z powodu łaski. To wszystko są manipulacje teologiczne, które doprowadziły do tego, tak jak żeśmy wspominali tutaj z bratem Wojtkiem, jest kłótnia. Czy zbawieni jesteśmy z łaski, czy z uczynków? Ja bym powiedział w ten sposób. Dzisiaj jest bardzo wielki nacisk na to, że z łaski. Czyli robimy łaskę Bogu, że w ogóle przychodzimy i chcemy się pomodlić albo żyć tak, jak trzeba. I rzeczywiście dziś obowiązuje nauczanie z łaski. Bo każdy każdemu robi łaskę. No nie o tą łaskę chodzi, tak. Bo braterstwo, trzeba zrozumieć jedną rzecz. Tora, jak powiedziałem, jest podstawą. W Torze za świadomy grzech nie ma ofiary. Jest śmierć. I żeby człowiek mógł żyć, bo Bóg mówi u Ezechiela, nie chce śmierci grzesznika, ale tego, żeby się nawrócił. Jeśli nawróci się, nie będzie się pamiętało tego, co czynił wcześniej. Ale jeśli sprawiedliwy zgrzeszy, nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwości, dopóki się nie nawróci. Nawrócenie jest kluczowe. Tylko braterstwo, nawrócenie to inaczej, można by powiedzieć, zbawienie z łaski to inaczej. W Polsce możecie się spotkać z takim zjawiskiem, od czasu do czasu się pojawia albo pojawiało, nazywa się amnestia. Ludzie skazani za przestępstwa idą do więzienia, a prezydent bądź parlament nasz ogłasza z okazji jakiegoś szczególnego wydarzenia akt, moi drodzy, amnestii, czyli wszyscy więźniowie mogą wyjść z więzienia, wrócić na wolność, są podarowane im te wyroki. I jak myślicie, czy ci, którzy doznali aktu łaski tej amnestii, to mogą teraz kraść i mordować? Mogą? No jak to? Przecież oni dostali amnestię, tak? Właśnie to jest to, czego nie pojmują wierzący ludzie. Jeszua nas z łaski, właśnie Bóg przez Niego z łaski nas usprawiedliwił i pozwolił nam zacząć życie od nowa. Ale pamiętacie, każdemu, kogo uzdrawiał, mówił na pożegnanie ważną rzecz. Idź i odtąd więcej nie grzesz, żeby coś gorszego na ciebie nie przyszło. Zgadza się? Pamiętacie to nauczanie? A co mówi apostoł Paweł w tym liście do Rzymian, o którym też słyszeliśmy, że jest przepiękny? Że o grzechu bym nie wiedział, gdyby Tora nie mówiła, nie pożądaj. Zgadza się? A Paweł mówi tak. Tak więc Tora jest święta, przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. I mówi tak, bo mamy słowo takie niefortunne w naszych przekładach, zakon. Powinno być prawo, a jak za hebrajskim byśmy szli, to Tora, no to by było najlepiej, ale ktoś by powiedział, co to ta Tora jest, nie wiem, no to prawo by było korzystniejsze. Ale jak mamy w Biblii Brytyjskiej pewne fragmenty, w których tłumacze, myślę, celowo manipulowali, to w niektórych przetłumaczyli prawo, a w niektórych, gdzie nie chcieli, przetłumaczyli zakon. I teraz apostoł Paweł mówi w tym liście do Rzymian w ten sposób.
jak chcecie, albo prawo, albo zakon, albo Tora. Mówi tak, zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Bo według mojego umysłu służę zakonowi Bożemu, a ciałem moim zakonowi grzechu. Jeśli będziecie żyli według ducha, będziecie żyć. Ale jeżeli będziecie żyli według ciała, umrzecie. I zakon jest, mówi, duchowy. Dlaczego zakon jest duchowy? Jak myślicie, dlaczego zakon jest duchowy? Tora jest duchowa. Bo kto je wypowiedział? Jahwe zastępów, który jest duchem. List do Hebrajczyków oddał nam niesamowicie to, że Słowo Boga jest żywe, ostrzejsze niż obosieczny miecz, zdolne osądzić zamiary człowieka, aż do rozdzielania stawów od szpiku i tak dalej, tak? Dlaczego ludzie przestali czytać Torę? Dlatego, że zaczęli rozumieć, że kiedy ją czytają, ona ich oskarża. A najlepszym rozwiązaniem dla niektórych jest właśnie to przesłanie, które dzisiaj jest bardzo popularne, żeby żyć w taki sposób. Mogli robić, co chcemy. To jest pragnienie przeciętnego Polaka. Co mu będziesz coś kazał, zabraniał? On chce żyć tak, jak chce. Wierzący też. Czyli popularniejsze dzisiaj, niestety, braterstwo jest to, że mamy tak zwany szwedzki stół, jeśli chodzi o Słowo Boże. Przychodzimy sobie na zgromadzenie i wybierzemy sobie, co dzisiaj się będziemy uczyć, tak? Albo o czym będziemy rozmawiać. Dzisiaj sobie to wybierzemy, tu to. Dlatego czytanie Tory pokazuje nam coś takiego, że w ciągu roku czytamy wszystko od początku do końca. To, co się komuś może podobać i coś, co się komuś może nie podobać. Trzeba to przeczytać, nad tym się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki mój stosunek do tego jest? Co ja z tym zrobię? Bo ty masz prawo zrobić, co chcesz. I ja tak samo. Ale braterstwo, kiedy staniemy przed Wszechmogącym kiedyś i będziemy zapytani, dlaczego nasze życie było takie albo takie, to przecież każdy będzie się tłumaczył, bo człowiek musi się tłumaczyć, bo nie chce srogiego wyroku. Tak jak Ewa się tłumaczyła, mówi to wąż. Adam to Ewa. A wąż na kogo? On już nie miał na kogo zwalić, tak? Ale będzie człowiek próbował to powiedzieć. Ja chodziłem do zboru, nikt mi nie powiedział. Ja nie wiedziałem, bo jak ja bym wiedział. Ale okazuje się, braterstwo, że oczywiście jest taki prorok, który powiedział takie słowa. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od ciebie. Abyś okazywał miłość bratnią, w pokorze obcował ze swoim Bogiem i stosował prawo. Tylko okazuje się, że myśmy często chodzili do społeczności i nam nikt tego nie objawił. A tam jest powiedziane, nie objawiono ci Żydzie, Izraelito, tylko człowieku, co jest dobre. I to najwyższy czas, żeby człowiek wierzący był tak samo, moi drodzy, ugruntowany, jak powiedział apostoł Paweł do Tymoteusza. Ponieważ znasz Pisma Święte od dzieciństwa, które mogą cię obdarzyć mądrością, bo mówi, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów, do nauczania, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I nie ma mowy o Nowym Testamencie, zwróćcie uwagę, bo nie każdy to wie, bo oczywiście to też jest ciekawa sytuacja, bo Nowy Testament jeszcze długo nie powstanie. A Tymoteusz znał całe Pismo. Tam. Biblię hebrajską. I to jest wystarczające do tego, żebyś był pouczony co do świętości, sprawiedliwości i tego, jak żyć. A oczywiście mamy sprawozdanie ewangeliczne, żebyśmy się źle nie zrozumieli, które pokazuje nam życie Jeszuły Mesjasza, który żyje doskonale w zgodzie z Torą i nikt nie może mu niczego zarzucić. Pamiętacie jego pytanie? Kto z was dowiedzie mi grzechu. On zadawał takie pytanie, się nie bał. Ale dzisiaj spróbujcie swoje CV. Jakie przykazania zachowujecie?
napisać tutaj i zadajcie mi to pytanie. Ja oczywiście nie jako Jarek będę to, tylko jako z tekstu, to ja wam tyle wypiszę, że się za głowę złapiecie. Kiedy można zadać to pytanie? Kto z was dowiedzie mi grzechu? Wtedy, kiedy ci, którzy słuchają, wiedzą, co jest grzechem, a ten, który to pytanie zadaje, jest świadomy tego, że żadnego przykazania Boga nie łamie. Bo on mówił przysłowiami, powiedział, powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. I to jest, braterstwo, to, że nie chodzi o to, że my tu jesteśmy po to, żeby kogoś uczyć. My jesteśmy tutaj po to, żebyśmy się wzajemnie uczyli. Bo wcale nie jest tak, że ktoś, kto przeczyta, ktoś, kto przerobi ten materiał, już wszystko będzie wiedział i będzie w życiu mu tylko z górki. Ale my jako społeczność ludzi wierzących powinniśmy się w tym wspierać, zachęcać, pomagać sobie. Bo jeśli tego nie zrobimy, braterstwo, to wiecie, jak kończyło się życie narodu Izraela. Te, które doświadczało łaski Boga, Jego obecności, Jego cudów, służyło mu. Ale potem przychodziły ich dzieci, które już tego nie widziały. Które nie umiały się cieszyć tym, co Bóg w ich życiu uczynił. I oddalały się od tego, który jedynie jest Bogiem. I czciły marne bałwany. I Bogu było przykro na to patrzeć. Ale taka była rzeczywistość. Dlatego Bóg chciał też, tak jak też dzisiaj to mówiliśmy, żeby to mówić synowi. Żeby on wiedział, dlaczego przykazania te zachowujemy. Co one mają dla nas uczynić, albo czym nam mają pomóc. Jeśli o tym zapomnimy, to moi drodzy, życie nie lubi pustki. Szybko przyjmiemy pewne zasady, którymi kierują się społeczeństwa tego świata. Jedne mądrzejszymi, drugie mniej mądrzejszymi rozstrzygnięciami. Ale wzorce skądś trzeba brać. Ja myślę, że jesteśmy na tyle chyba świadomi, że my jako ludzie wierzący powinniśmy brać wzorce od naszego Boga. Tym bardziej, że dał nam obłok świadków, jak mówili do Hebrajczyków. Wiecie, od kogo tam się zaczyna? Pamiętacie 11 rozdział? O kim ta jest mowa? Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Jefte, Gedeon, Barak, Sara. To są ludzie wiary. I my mamy do nich tak samo dołączyć. I to są ludzie, o których Bóg wydał świadectwo, że Go kochali, że przestrzegali Jego przykazań i że Bóg, tak jak w przypadku Abrahama, Izaaka, Jakoba, nie wzdrygał się co do tej kwestii, by nazwać się od ich imion właśnie Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakoba. Niech będzie też i moim Bogiem, i waszym Bogiem. Bo w Królestwie nie będzie, moi drodzy, podziału na tych, którzy żyli do zerowego tego wyznacznika czasu przed erą i po erze. Bo to ma być jeden i ten sam lud, kochający Boga, służący Mu w taki sposób, jaki On chce. Żeby Królestwo Boga nie polegało na tym, że jak my się już tam byśmy mieli znaleźć, to zgotujemy tam nowe piekło. Bo to ma być jednomyślna rodzina, wiedząca, o co chodzi w tym Królestwie, po co się tam znalazła, jaki był cel Pana Boga, żeby to wszystko tutaj na ziemi przechodzić. I dlatego czytamy Torę. Dlatego chcemy nad nią się pochylać i wprowadzać ją w życie. Bo samo czytanie niczego nie da. Oczywiście z Bożą pomocą. Bo my sami to jesteśmy, niestety, jak Paweł też mówił, glina, która guzik warta jest. Powstajmy do modlitwy, zatrudnimy szofary, będziemy chwalić Boga, dziękować za wszystko, aby Jego imię było zawsze uzupełnione w naszym życiu i żeby nam błogosławił. Bądź błogosławiony nasz Panie, nasz Boże, Królu Świata. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę i dobroć Twoją, którą nam okazujesz, że przez swego Syna Jeszua Mesjasza zlitowałeś się nad takimi ludźmi, jak my, ludźmi narodów, bez nadziei, bez obietnic i bez Boga na ziemi. Ale przez Jeszuę sprawiłeś, że możemy do Ciebie, Stwórcę Wszechświata, powiedzieć: Ojcze, niech będzie imię Twoje błogosławione. Daj, aby nasze nogi, Ojcze łaskawy, się nie potknęły.
aby nasze oczy mogły widzieć, nasze uszy mogły słyszeć i żebyśmy doznali uzdrowienia. Jak powiedział Jeszua, cytując Jeszajaszy, bądź Ojcze błogosławiony za to wszystko, co od Ciebie otrzymujemy. Proszę Cię o swoje błogosławieństwo dla każdego brata, siostry, dla każdego, kto jest tu dzisiaj, byśmy się mogli wspólnie błogosławić, uczyć i zwyciężyć. To w naszym życiu jest Ojcze, naszym drogiem, który musimy przekroczyć, aby zbliżyć się do Ciebie. A Ty dałeś obietnicę, że kto się do Ciebie przybliży, Ty przybliżysz się do Niego. I chcemy Cię ją spełnić w naszym życiu, w naszym środowisku, wśród nas tu dziś na tym miejscu. Niech Twój Święty Duch przechadza się do nas. Niech Twoja łaska, Panie mój Boże mój, nigdy się nie kończy. Daj każdemu, Panie mój Boże mój, serce mięsiste i Ojcze łaskawy, daj pragnienie, aby oglądać Twoją karę, Twoją liczę i radować się z tymi wszystkimi, którzy się kochają. Błogosław też słowo, które będziemy czytali. Daj nam, Panie mój, zwycięstwo i daj nam ochronę. Daj nam pokój, za który Ci dziękujemy, że możemy tutaj się spotkać, że możemy tutaj być, Panie. Korzystać z gościń Wojtka i tych, którzy to przygotowali. Błogosławię, Panie, lud Twój, gdziekolwiek żyją, jak ziemia długa i szeroka. Abyś ich, Panie mój, prowadził, abyś dał, abyśmy żyli, jak Twój Mesjasz Jeszua, który powiedział, że jest naszym nauczycielem, a my Jego uczniami. Daj nam, Panie, chodzić z tymi drogami, by imię Twoje nie było bezczeszczone, bo tylko Ty jesteś tym, który wszystko możesz. Do Ciebie należy, Panie mój Boże, decyzja o wszystkim. Błogosławimy Cię i wywyższamy Ciebie, naszego Boga i Twego Mesjasza Jeszua, przez którego możemy dziś do Ciebie się zwracać. Bądź wywyższony za wszystko, Królu Wszechświata. Amen. Ja bym poprosił w takim razie o ten psalm brata, który siedzi od samego skraju, jakby mógł. Psalm 20, chwała Bożej. Przypomnij bracie imię, bo... Raz. Psalm 20 czytamy. Psalm 20. Modlitwa o ocalenie króla. Przewodnikowi kur, psalm Dawida. Niech Pan wysłucha Cię w dniu niedoli. Niech Cię ochrania imię Boga Jakuba. Niech ześle Ci pomoc ze świątyni. Niech Cię wspiera z Syjonu. Niech pamięta wszystkie Twoje ofiary. Niech przyjmie łaskawie Twe całopalenia. Niech Ci daruje, czego z serca pragniesz. Niech się spełnia wszystkie Twoje, niech się spełnią wszystkie Twoje plany. Będziemy się cieszyć z Twojego wybawienia i w imię naszego Boga wzniesiemy sztandary naszego
sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie Twoje prośby. Teraz wiem, że Pan wybawi swego pomazańca. Odpowie mu ze swoich świętych niebios, przez potęgę swojej zbawczej prawicy. Jedni ufają sile rydwanów, inni konnicy, a my chlubimy się imieniem Pana, naszego Boga. Tamci ulegli, ugięli się i upadli. My powstaliśmy i trwamy. Panie, wybaw króla, wysłuchaj nas w dniu naszego wołania. Amen. Niech będzie Bóg błogosławiony. Proszę bardzo. Psalm 139 pierwszy był. Poprosimy kolejnego brata. 139. Tak. Przewodnikowi chóru psalm Dawida. Panie, Ty mnie przenikasz i znasz. Ty wiesz, że kiedy siadam i wstaję z daleka, dostrzegasz moje zamiary. Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam. Znane są Ci wszystkie moje drogi. Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach, Ty, Panie, znasz je w całości. Ze wszystkich stron mnie otaczasz i kładziesz na mnie swoją rękę. Twoja wiedza o mnie jest zadziwiająca. Zbyt wzniosła, bym jej dosięgnął. Gdzie się oddalę przed Twoim duchem, dokąd ucieknę przed Twoim obliczem. Choćbym wstąpił do niebios, tam jesteś. Choćbym legł w szalonie, i tam będziesz. Choćbym skrzydła zabrał jutrzęce i zamieszkał na końcu morza, tam też poprowadzi mnie Twoja ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Gdybym powiedział, niech mnie ogarnie ciemność, niech światło wokół mnie stanie się nocą, to nawet ciemność nie skryje mnie przed Tobą. Noc zaś jak dzień zajaśnieje, bo ciemność jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie matki. Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Twoje dzieła są godne podziwu. Moja dusza wie o tym bardzo dobrze. Moje kości nie były Ci obce, gdy byłem tworzony w ukryciu, tkany w głębi ziemi. Twoje oczy widziały mój początek i wszystko zostało zapisane w Twojej księdze. Dni zostały określone, zanim jakikolwiek z nich nastał. Jak są cenne dla mnie Twoje myśli, Boże, jak bardzo ich wiele. Gdybym je policzył, byłyby liczniejsze od ziaren piasku. Kiedy się obudzę, wciąż jestem przy Tobie. Boże, obyś zgładził bezbożnego i sprawił, by zbrodniarze odstąpili ode mnie. Zmawiają się przeciwko Tobie, na próżno powstają Twoi wrogowie. Panie, czy nie powinienem nienawidzić tych, którzy Ciebie nienawidzą i brzydzić się występującymi przeciw Tobie? Nienawidzę ich pełnią nienawiści, stali się moimi wrogami. Przeniknij mnie, Boże, poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą. Poprowadź mnie swą drogą wieczną. Amen. Amen. Niech będzie Bóg błogosławiony, proszę. 92, tak? 92 psalm. Poprosimy prezentację. Czemu chlubisz się złem, mocarzu? Miłosierdzie... 92. A 92, przepraszam, to miałem 52. Dobrą rzeczą jest wysławiać Pana i śpiewać Twemu imieniu o Najwyższy. Głosić rankiem Twoje miłosierdzie, a nocami Twoją wierność. Na instrumencie o 10 strunach, na cytrze i na harfie ze śpiewaniem. Ty bowiem rozradowałeś mnie, Panie, Twymi czynami. Będę śpiewać o dziełach Twoich rąk. Jakże wielkie są Twoje dzieła, Panie. Bardzo głębokie są Twoje myśli. Prostak nie zna, a głupi tego nie rozumie. Gdy niegodziwi wyrastają jak ziele i kwitną wszyscy czyniący nieprawość, to tylko po to,
aby byli wykorzeniani aż na wieki. Ty zaś, Panie, jesteś najwyższy na wieki. Oto bowiem Twoi wrogowie zginą, rozproszą się wszyscy czyniący nieprawość. Ale mój róg wzniesiesz jak u jednorożca. Będę namaszczony świeżym olejem. I moje oko zobaczy nieszczęście tych, którzy na mnie czyhają. Moje uszy usłyszą o klęsce złoczyńców, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy, On jest moją skałą i nie ma w Nim żadnej nieprawości. Amen. Amen. Proszę bardzo. 33. Będziemy czytali Chwała Panu Bożej. Poprosimy kogoś właśnie jeszcze z gości, takich, którzy może poprosimy brata Wojtka. Psalm 33. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze i śpiewajcie Mu przy harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie, bo słowo Pana jest prawem, a każde Jego dzieło niezawodne. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej, przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie Jego ust. On gromadzi wody morskie jak w worze, oceany umieszcza w zbiornikach. Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata. Bo On przemówił, a wszystko powstało. On rozkazał, a zaczęło istnieć. Pan udaremnia zamiary narodów. W niwecz obraca zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki. Zamiast jego serca poprzez pokolenia. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan, naród, którego On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich, spogląda z miejsca, gdzie przebywa na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował każdemu z nich serce. On, który zważa na wszystkich czyny. Nie uratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła. Koniu zwodniczy rachunek, mimo wielkiej swej siły, nie umknie. Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim przeto raduje się serce nasze, ufamy Jego świętemu imieniu. Niech Was ogarnie łaska Twoja, Panie. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie. Amen. Niech będzie Bóg błogosławiony. Proszę bardzo. Sto czterdziesty piąty. Psalm będziemy czytali. Proszę bardzo. Kogo tam jeszcze byśmy mogli poprosić? Może Damiana poprosimy. Wielkość i dobroć Boga. Chcę Cię wywyższać, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.
wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niespełniona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieło i zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych i opowiadają Twą wielkość. Przekazują pamięć o Twojej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Jahwe jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Jahwe jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Niechaj Cię wielbią, Jahwe, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków. Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Jahwe jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach świętych. Jahwe podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich oczekują Ciebie. Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Jahwe jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Jahwe jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Jahwe strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Jahwe, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Chwała Bogu. A po południu będzie ustawiony. Proszę bardzo, jeszcze psalm. Który? 76. Która to ma przyjmować, to podać. Psalm 76. Psalm 76. Dla kierownika chóru na instrumenty strunowe. Psalm Asafa, pieśń. Rozsławił się Bóg pośród ludy. Wielkie jest imię Jego w Izraelu. W Szalem stanął Jego przybytek, siedziba Jego na Syjonie. Tu połamał ogniste strzały łuku, tarcze i miecz i włócznie. Zajaśniałeś blaskiem, o wspaniały, zstępując z wiekuistych gór. Złupiono dzielnych bojowników, pogrążyli się we śnie, zawiodła siła ramienia wszystkich bohaterów. Na groźbę Twoją, Boże Jakuba, zastygli w bezruchu jeźdźcy i konie. O groźny jesteś, któż się przed Tobą ostoi w godzinie Twego gniewu? Z wysokości niebios ogłaszasz wyrok. Ziemia tu chleje i milknie, gdy Bóg powstaje, by dokonać sądu i wybawić wszystkich uciśnionych na ziemi. Zaiste i zapalczywość ludzka przyczynia Ci chwałę. Opasujesz się ocalałymi od straszliwego gniewu. Składajcie śluby Jahwe, Bogu waszemu, i wypełniajcie je. Niech wszyscy wokół Niego przynoszą dary temu, który trwogę budzi. On ukróca pychę książąt, napełnia lękiem królów ziemi. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Niech będzie błogosławiony. Teraz zaśpiewamy na chwałę Bożej pieśni.
Zapraszam tych, którzy grają, a wszystkich do śpiewania. I dla zwierząt, które są na Twojej ziemi, będzie pożywieniem cały jej plon. Naliczysz sobie 7 lat szabatowych, 7 razy po 7 lat. Czas tych 7 lat szabatowych obejmować będzie 49 lat. W 9 dniu 7 miesiąca każesz zadąć wróg. W dniu pojednania każecie dąć wrogi po całej Waszej ziemi. Poświęćcie 50 rok i obwołajcie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Rokiem jubileuszowym będzie dla was ten 50 rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie żąć tego, co w ciągu niego samego wyrosło i nie będziecie zbierać winogron z nieobciętych w ciągu niego pędów. Gdyż jest to rok jubileuszowy, będzie on dla was święty, lecz wprost z pola będziecie jedli jego plon. W tym roku jubileuszowym wrócicie każdy do swojej własności. Kto był drugi? A kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub coś kupować od swego bliźniego, niechaj nikt nie oszukuje swego brata. Według liczby lat, które upłynęło z roku jubileuszowego, będziesz kupował od swego bliźniego, on zaś sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonów. Im więcej będzie lat, tym wyższa będzie cena tego kupna.
a im mniej będzie lat, tym niższa będzie cena tego kupna, gdyż on ci sprzedaje ilość rocznych plonów. A nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się bać swego Boga, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. A ziemia wyda swój plon. Będziecie jedli dosyta i mieszkać będziecie na niej bezpiecznie. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będziemy siali i nie będziemy zbierali naszego plonu, to ja ześlę takie błogosławieństwo moje dla was w szóstym roku, iż wyda plon na 3 lata. Będziecie siali w 8 roku, ale będziecie jedli jeszcze z plonu zeszłorocznego, aż do roku 9. Dopóki nie będzie nowego plonu, będziecie jedli stary. Ziemia nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. W całym kraju, który jest w waszym posiadaniu, ustanowicie dla ziemi prawo wykupu. Od 25 wersetu. Gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, wtedy wystąpi jako właściciel jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. A jeśli kto nie będzie miał wykupiciela, lecz potem stać go będzie i znajdzie dosyć na swój wykup, to odliczy lata od swojej sprzedaży i zwróci resztę temu, komu sprzedał i powróci do swojej posiadłości. Jeżeli jednak nie znajdzie dosyć, aby mógł zwrócić to, co sprzedał, zostanie w ręku nabywcy aż do roku jubileuszowego. Ale w roku jubileuszowym zostanie zwolniona i on wróci do swojej posiadłości. Dziękujemy. Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny w mieście otoczonym murem, to będzie miał prawo wykupu do końca roku jego sprzedaży. Jego prawo wykupu jest ograniczone. A jeżeli nie zostanie wykupiony do końca pełnego roku, wtedy dom w mieście otoczonym murem pozostanie na zawsze u jego nabywcy i jego potomstwa. Nie będzie zwolniony w roku jubileuszowym. Domy po wsiach, które nie są otoczone wokół murem, będą uważane za równe z polem uprawnym. Będą one podlegały prawu wykupu i w roku jubileuszowym staną się wolne. Co do miast lewitów i domów w miastach przez nich posiadanych, to lewitom przysługuje prawo wykupu każdego czasu. A jeżeli kto z lewitów nie skorzysta z prawa wykupu, wówczas sprzedany dom w mieście, które do nich należy, zostanie zwolniony w roku jubileuszowym, gdyż domy w miastach lewitów są ich posiadłością pośród synów izraelskich. Również pole przynależne do ich miast nie będzie sprzedawane, gdyż jest ono ich posiadłością wieczystą. Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, a ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie, nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności nie dasz mu, aby więcej odebrać. Jam jest Jahwe, Bóg twój, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby wam dać ziemię kananejską i być waszym Bogiem. A jeśli wzbogaci się przy tobie taki obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zbożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie,
albo potomkowi rodziny przebysza, to było... Ty szósty czytaj. A siódmy zaczął. Okay. Jeżeli zbubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Będzie u ciebie jak najemnik, jak osiedleniec. Będzie służył u ciebie do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego synowie z nim, i wróci do rodziny swojej i do posiadłości ojców swoich wróci. Gdyż są oni moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie będę sprzedawani jako niewolnicy. Nie będziesz się z nimi obchodził surowo, ale będziesz się bał swojego Boga. Co do twojego niewolnika i twojej niewolnicy, których chciałbyś mieć, to niewolników i niewolnice kupujcie od narodów, które są wokoło was, również pośród synów osiedleńców mieszkających z wami. Kupujcie ich i spośród nich ich potomków, którzy są z wami, którzy zrodzili się w waszej ziemi. Oni mogą być waszą własnością. Będziecie ich przekazywać po sobie na dziedziczną własność synom swoim na zawsze. Jako niewolników mieć ich będziecie, lecz z waszymi braćmi, synami izraelskimi, nie będziecie obchodzić się surowo. A jeżeli wzbogaci się przy tobie obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zubożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie albo potomkowi rodziny przybysza, to po sprzedaniu się ma on prawo wykupu. Jeden z jego braci wykupi go. Albo jego stryj, albo syn jego stryja wykupi go. Albo ktokolwiek z jego bliskiej rodziny go wykupi. Albo jeżeli go stać na to, sam się wykupi. Ze swoim nabywcą rozliczy się od roku, w którym mu się sprzedał, aż do roku jubileuszowego. A pieniądze, za które się sprzedał, zostaną obliczone według liczby lat, jako dla najemnika będzie mu się je zaliczać. Jeżeli pozostanie jeszcze wiele lat, to według ich liczby niech zwróci swój wykup z pieniędzy, za które został kupiony. A jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, niech mu się je zaliczy. Według liczby tych lat niech zwróci swój wykup. Będzie u niego jako najemnik z roku na rok. Nie będzie się z nim surowo obchodził na twoich oczach. A jeżeli nie zostanie wykupiony według tych sposobów, to w roku jubileuszowym wyjdzie wolny ze swymi synami. Gdyż moimi sługami są synowie izraelscy. Moimi sługami są ci, których ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym. Nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać, gdyż ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich szabatów i czcić moją świątynię. Jam jest Jahwe. Panie Bogu, powstaniemy do błogosławieństwa po czytaniu Tory. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, nasz Król Świata, który dajesz Torę prawdy i zaszczepiasz w nas życie wieczne. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, który daje Torę. Powiedzmy Amen. Amen. I Haftora, fragment dziś wybrany z proroctwa Jeremiasza, 32 rozdziału. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Bóg nasz, Król Świata, który wybrał dobrych proroków i przyjął ich słowa wypowiedziane w prawdzie. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, który wybrał Torę i Moszego, swojego sługę Izraela, swój naród i proroków prawdy i sprawiedliwości. Powiedzmy Amen. Amen. Będziemy czytali Księgę proroka Jeremiasza, rozdział 32, moi drodzy, od wersetu 6 do 27. I o ten fragment chciałbym poprosić może Damiana, jeśli byś mógł, to bardzo proszę. Księga Jeremiasza, rozdział 32, od 6 do 27. Chodź do tego pulpitu. Jest to drugi rozdział od 6 do 27.
Mesjasz zaś powiedział: Jahwe skierował do mnie następujące słowo. Oto Hanamel, syn Szaluma, twego stryja, idzie do ciebie, by ci powiedzieć: kup sobie moje pole w Anatot, by ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu. I przybył do mnie do wartowni Hanamel, syn mojego stryja, zgodnie ze słowem Jahwe, i rzekł: kup, proszę, moje pole, które się znajduje w Anatot, w ziemi Beniamina. Tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu. Kup je sobie. Zrozumiałem wtedy, że było to polecenie Jahwe. Kupiłem więc pole od Hanamela, syna mojego stryja, w Anatot. I zapłaciłem mu należność 17 syklów srebra. Spisałem więc kontrakt, zapieczętowałem, wziąłem świadków i odważyłem srebro na wadze. Następnie wziąłem kontrakt kupna, dokument zapieczętowany według przepisów prawnych oraz otwarty. I dałem kontrakt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, w obecności Hanamela, syna mojego stryja, i w obecności świadków podpisanych w kontrakcie kupna i w obecności wszystkich mieszkańców Judy przebywających w wartowni. Poleciłem zaś Baruchowi w ich obecności, co następuje. To mówi Jahwe zastępów, Bóg Izraela: weź te dokumenty, kontrakt kupna zapieczętowany i ten, który jest otwarty, i umieść je w glinianym naczyniu, by się zachowały przez długi czas. To bowiem mówi Jahwe zastępów, Bóg Izraela: będą jeszcze w tym kraju kupować domy, pola i winnice. Modlitwa Jeremiasza i odpowiedź Jahwe. Modliłem się do Jahwe po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza, tymi słowami: ach, Panie Jahwe, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. Ty, co okazujesz łaskawość dla tysięcy, lecz karzesz grzechy ojców, oddając zapłatę za nadrze ich potomków. Boże mocny, którego imię jest Jahwe zastępów. Potężny jesteś w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego czynów. Czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, aż do dziś w Izraelu i wśród ludzi. Wyrobiłeś sobie imię, jakie posiadasz dziś. Wyprowadziłeś naród swój Izraela z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i wśród wielkiej trwogi. Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodkom, ziemię opływającą w mleko i miód. Przyszli i wzięli ją w posiadanie.
ale nie słuchali Twojego głosu. Nie postępowali zgodnie z tym prawem. Nie spełniali tego wszystkiego, co im nakazałeś. Dlatego sprowadziłeś na nich wszystkie te nieszczęścia. Oto wały oblężnicze podchodzą pod miasto, by je zdobyć. Miasto zaś będzie wydane w ręce Chaldejczyków, nacierających na nie na skutek miecza, głodu i zarazy. Wypełniło się, co zapowiedziałeś. Oto sam widzisz. Ty zaś, Panie Jahwe, powiedziałeś: kup sobie pole za pieniądze, zawołaj świadków. Tymczasem miasto zostanie wydane w ręce Chaldejczyków. Wtedy Jahwe skierował do Jeremiasza następujące słowo: oto ja jestem Jahwe, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? I powstaniemy do błogosławieństwa po czytaniu Haftory. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Bóg nasz, Król Świata, Skała wszystkich światów, sprawiedliwy we wszystkich pokoleniach, Bóg godności, który mówi i czyni, przemawia i ustanawia. I wszystkie Jego słowa są prawdziwe i sprawiedliwe. Jesteś godny zaufania, Ty, Jahwe, nasz Bóg, i godne zaufania są Twoje słowa, i ani jedno z Twoich słów nie powróci niespełnione, bo Ty jesteś Bogiem i Królem godnym ufności i miłosiernym. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Bóg godny ufności we wszystkich swych słowach, i powiedzmy amen. I fragment Litka Tasza z Nowego Przymierza. Przeczytamy błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Bóg nasz, Król. Świata, który przez usta proroków zapowiedziałeś przyjście Mesjasza, który jest odnowieniem przymierza dla domu Jakuba i światłością dla pogan, i powiedzmy amen. I będziemy czytali, moi drodzy, fragment z listu z Ewangelii Łukasza, rozdział 4, wersety od 16 do 21. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, przepraszam, rozdział 4, od 16 do 21. Spocznijcie i o ten fragment będę prosił teraz może brata właśnie koło Damiana siedzącego. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, od 16 do 21. Pawle, jak Cię możemy prosić, to chodź tutaj, podejść do mikrofonu. Łukasz, 4 rozdział, od 16 do 21. Odpowiedział Jan wszystkim: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem winny. Nie trzymajcie tylko dwa. Czwarty i 16. Tak, od 16 do 21. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował według swojego zwyczaju, wszedł do dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię Bogiem, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonym w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I zaczął do nich mówić: dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. Dziękuję bardzo. Amen. I powstaniemy do błogosławieństwa po czytaniu Brit Hadasza. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Bóg nasz, Król Świata, który odnawia przymierze, i powiedzmy amen. Spocznijcie, moi drodzy. Brata Grzegorza, chciałbym poprosić o komentarz do Tory, do dzisiejszego czytania. Bardzo proszę.
Chwała Bogu. Witam serdecznie. Fragment, który dzisiaj czytaliśmy, zaczyna się od słów Behar, to znaczy na górze, wiadomo, chodzi o górę Synaj, tam gdzie ogólnie jest przyjęte, że Bóg nadał 10 przykazań. Ale tutaj brat już dużo powiedział na wstępie naszego spotkania, że nie tylko 10 przykazań, ale tak naprawdę całą Torę Bóg daje, wszystko co będzie obowiązywać naród i to czego będzie się uczył. Tak? Czytamy dzisiaj właśnie głównym tematem jest rok szabatowy, rok jubileuszowy i wokół tego w zasadzie narastają właśnie prawa, które mają to wszystko regulować. Ale może zaczniemy od końca, tak? Zaczniemy od tego właśnie, co czytaliśmy w Ewangelii Łukasza. Czytaliśmy fragment, gdzie Jeszua wchodzi do synagogi według swojego zwyczaju. No taki miał zwyczaj, nie? Każdy Żyd miał taki zwyczaj, że przychodził do domu nauki, przychodził się uczyć właśnie słowa, bądź też wykładać, bo on przychodzi, wiadomo, wykładać, ale też się uczy, tak? Bo wiemy, że jest otwarty na to, co dzieje się dookoła. I wchodzi do synagogi, podano mu zwój proroka i czyta fragment, który przypada właśnie na, właśnie oznajmia jubileusz, oznajmia to właśnie, że będzie wypuszczony każdy na wolność, że wróci do swojego dziedzictwa. Może odczytajmy ten fragment. Księga Izajasza, 42 rozdział. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim z mojego ducha. On nada narodom prawo. Nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie da usłyszeć na ulicach swojego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie. Lnu tnącego, tlącego się nie dogasi. W imię prawdy nada prawo. Nie ustanie, nie dozna załamania, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak mówi Bóg Jahwe, który stworzył niebiosa i rozpostarł je i rozciągnął ziemię wraz z jej plonami. Daje na niej ludziom tchnienie i ducha tym, którzy po niej chodzą. Ja, Jahwe, powołałem ciebie w sprawiedliwości, ująłem cię za rękę, strzegam cię i wyznaczam cię dla przymierza z ludem i na światło dla narodów, abyś otworzył oczy niewidome, wyprowadził więźniów z zamknięcia i z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Jahwe, takie jest moje imię. Mojej chwały nie oddam nikomu, ani czci bożyszczom. Rzeczy zapowiedziane dawniej oto nadeszły, a teraz ogłaszam ja nowe, zanim wykiełkują. Ja wam dam o nich usłyszeć. Zwróćcie uwagę, fragment mówi o tym, że Bóg pośle Mesjasza, ujmie go za rękę, wprowadzi właśnie, by wyswobodzić jeńców, wypuścić na wolność wszystkich związanych. Kto? Ten, który stworzył niebo i ziemię. Czytaliśmy. Ja, Jahwe, który stworzyłem niebiosa i rozpostarłem ziemię i rozciągnąłem ziemię wraz z jej płodami i daję ludziom dech ożywczy. Bóg stwarza ziemię i stwarza zbawienie. On daje życie i wiemy, że wybawia ze śmierci. Właśnie on lituje się nad swoim ludem i daje tą zapowiedź, która była od początku jako odkupienie, jako ratunek dla narodu. To jest oczywiście spełnienie wszystkiego. Czym jest Jowel, powrót do rzeczywistości Bożej? Czym jest rok szabatowy, to wytchnienie dla ziemi, tak? Jowel, wytchnienie dla człowieka, powrót. Oczywiście później to rozwiniemy głębiej, szerzej, bo temat jest bardzo, bardzo piękny. W Jeremiaszu, zwróćmy uwagę, czytamy o tym,
że Bóg wydaje łaskę tysiącom pokoleń, lecz za winę ojców odpłaca na łono ich synów, którzy pochodzą od nich. To jest modlitwa Jeremiasza. Jeremiasz się modli słowami, oczywiście Bożymi słowami. To są cytaty ze Słowa Bożego, story, które jest napisane, że Bóg jest miłosierny, dobry, ale nie zostawia bezkarnie tych, którzy grzeszą. A w 10 przykazaniach do 3-4 pokolenia spada przekleństwo. Jeremiasz o tym wie, bo wiadomo, modli się słowami prawdy i mówi tak: Boże wielki i mocny, którego imię jest Jahwe Zastępów, wielki w radzie i potężny w dziele, którego oczy są otwarte na wszystkich i drogi człowieka, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego czynów. Owocami czynów człowieka jest postępowanie albo zgodnie z prawdą Bożą, z przykazaniami, albo niezgodnie z prawdą, z przykazaniami Bożymi. To znaczy owoców wtedy nie ma. Bo nieraz ludzie myślą, że owocem jest to, że komuś pomogli. To też są dobre uczynki, to jest chwalebne. Ale owocami dla Boga jest postępowanie zgodnie z Jego wolą. To jest coś, o czym modli się Jeremiasz. On dobrze wie, że ze względu na to, że oni nie trzymali się prawa, przyszły na nich nieszczęścia. I zwróćmy uwagę. Modli się dalej, tak? I mówi tak. Weszli oni w posiadanie tej ziemi, 23 werset. Lecz nie słuchali Twojego głosu, nie chodzili według Twojego prawa i według tego wszystkiego, co przykazałeś im czynić, dlatego sprawiłeś, że spotkało ich to całe nieszczęście. Zobaczcie, często kiedy myślimy o Bogu, to myślimy o potężnej dobroci, ale mało kto wspomina, chyba że w domach nauki, o której tutaj czytamy, Mesjasz przychodził i uczył, przypomina o sprawiedliwości Bożej, że Bóg daje konsekwencje wszystkiemu, co człowiek czyni, żeby człowiek mógł się uczyć, żeby mógł się zmieniać. Bo jeśli byśmy tylko się dowiedzieli, że Bóg jest dobry, a przy czym zostali potępieni na końcu ze światem, to co to nam daje? Bóg chce, żebyśmy się zmieniali. Bóg chce nas kształtować, Bóg chce do nas przemawiać. Bóg chce odmieniać nasze właśnie myślenie. I Jeremiasz się modli i mówi tak: jak to, wysyłasz mnie, żebym kupił dom od mojego, tak, stryja, zdaje się, tak? A Chaldejczycy są u drzwi i chcą wszystko zniszczyć, tak? Widzimy, że Jeremiasz sam tego nie pojmuje, dlaczego Bóg każe to wykupić, tak? I odpowiedź Boża głosi jemu w ten sposób, że jeszcze będzie się budować domy, jeszcze będzie się sadzić winnice, tak, i będzie się obsiewać pola w tym miejscu. Ale ze względu na nieposłuszeństwo ziemia doznaje teraz właśnie tego spustoszenia. I zwróćcie uwagę, co jest napisane. Oto ja jestem Jahwe, Bóg wszelkiego ciała. Czy dla mnie jest coś trudnego? Dlatego tak mówi Jahwe. Oto ja wydaję to miasto w rękę Chaldejczyków, w rękę Nabuchnedezera, króla Babilonu, a on je weźmie, wkroczą Chaldejczycy i walczący przeciwko temu miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je i domy, na dachach których kadzili Baalowi. Tu się zatrzymam. Które domy? Na których kadzili Baalowi. Te domy będą spalone. Taka jest sprawiedliwość Boża. Ja bym dodał tutaj, nie wiem jak było, ja bym dodał tu inaczej. A domy, które nie kadziły Baalowi, też będą spalone? A gdybyśmy doszli do wniosku, że jednak tamte nie będą i tamte Bóg ocali i przewrotem przyprowadzi swój lud do jego właśnie dziedzictwa, w Jowel, tak? Przyjdą znowuż do swoich domów, zobaczą dom mojego ojca, nie jest spalony. Dom mojego ojca przetrwał i wie dlaczego, tak? Bo trzymał się prawa Bożego. Jedno pytanie. Dlaczego sprawiedliwy musiał pójść razem z całym narodem na wygnanie? Czego się tutaj uczymy? Tej wspólnoty, o którym ludzie zapominają. My jesteśmy jedną rodziną. Jeśli przychodzi karanie ze względu na nieposłuszeństwo wielu, to wszyscy ponoszą konsekwencje tego nieposłuszeństwa. I dlaczego sprawiedliwy idzie też na wygnanie? Przecież można było
ktoś by powiedział tak, ja bym był sprawiedliwszy. Ja bym zrobił tak, że sprawiedliwi zostaną, a niesprawiedliwi niech idą na wygnanie. Tak? Wydawałoby się mądre, prawda? Ale tak nie jest. Bóg pociąga do odpowiedzialności cały naród. Dlaczego? Bo chce tych niegodziwych też zbawić. On chce, żeby tam w doświadczeniu, w ogniu, w cierpieniu, gdzieś tam u Nabuchodonozora, w jakimś miejscu, oni mieli refleksję nad swoim życiem. I tam będzie wtedy sprawiedliwy im mówił. A trzeba było żyć tak, jak mówiłem. Trzeba było mnie posłuchać. To byśmy tutaj nie byli, tak? Oni tam są potrzebni. Oni są tam światłem. Oni są tam tym wzorem, jak należy żyć. I wiadomo, jest to dla nich też przykrość, tak? Bo muszą ponosić te konsekwencje, ale oni są tam bardzo potrzebni. Bez nich to wygnanie nie miałoby najmniejszego sensu, bo jaki sens jest wygnać swoje dzieci do świata, jeśli w tym świecie nie byłoby kogoś, kto by im powiedział, wróć do swojego ojca, on jest dobry. Pamiętasz tą przypowieść, jak wziął swojego syna, zobaczył z daleka, jak wyszedł naprzeciwko, wybiegł do niego, jak dał mu pierścień na rękę, szatę. Ten starszy syn był oburzony. No jak to? Jak można było tak potraktować, jak on poszedł z nierządnicami, wydał cały majątek. Ale właśnie nie byłoby sensu wygnać narodu, gdyby oni mieli tam tylko zginąć. Tam była też dla nich nadzieja, bo w doświadczeniu, w cierpieniu człowiek ma taką refleksję i zastanowienie. I musi być to cierpienie. Ono jest potrzebne, by człowiek zaczął się zastanawiać. Tutaj, kiedy mieliśmy przyjechać, tam oglądałem jeden z filmików brata Wojtka i brat Wojtek przedstawiał tutaj właśnie, że brat Jarek tutaj będzie prowadził zgromadzenie Żyd mesjański. Ja tylko chciałem nadmienić pewną rzecz. Bo jeśli mówimy o szabacie, jeśli mówimy o Torze, to w większości myślenia ludzi chrześcijańskiego, no to musi być Żyd. No to po prostu musi być Żyd, no to nie ma w ogóle dyskusji, nie? Bo przecież żaden chrześcijan nie zajmowałby się Torą. Żaden z ludzi wierzących z narodów nie trzymałby się Tory, nie trzymałby się przykazań. Otóż wiemy, że brat Wojtek nie miał tego na myśli oczywiście, ale chodzi o to, że takie jest myślenie. Natomiast, a jeśli ludzie z narodów trzymają się mocno Bożego Słowa, według Księgi Izajasza, pochwycili się Jego prawa, to będą co mieli? Imię jakie? Lepsze niż synowie i córki. Dlatego, że tamci byli zobowiązani to robić. A my, w nas wypływa to z miłości do Boga, z miłości do Jego Słowa. Oczywiście wiemy, że jak powiedziałem na wstępie, nie tylko 10 przykazań zostało nadane na górze Synaj, ale wszystkie prawa, o której tutaj dzisiaj czytamy. Bo często spotykamy się z taką teologią, że trzymaj się tylko 10 przykazań, bo Ewangelia jest tak prosta. Tylko 10 przykazań. Oczywiście nikt nie mówi, że Ewangelia jest trudna, bo Ewangelia to jest dobra nowina. Dobra nowina według Mateusza, według Jana, według Marka. Proszę, bracie Wojtku. Kiedy ostatni raz próbowałeś wdrożyć rok jubileuszowy w swoim życiu prywatnym? Zaraz do tego dojdziemy. Ja będę o tym mówił. jest Ewangelia, według tutaj czytamy tych 4 apostołów, tak? Wiemy, że Ewangelii było więcej. Niektórzy odnajdują jeszcze inne Ewangelie, takie, które jakby nie zostały wprowadzone. Ale co to jest Ewangelia? To jest dobra nowina według kogoś. Ktoś chciał się podzielić. Łukasz zbadał wszystkie sprawy, pisze na samym początku, i dostojnego Teofila chciał poinformować o zbawieniu, które go spotkało, o tej nadziei, którą otrzymał, tak? I każdy z nas niesie jakąś Ewangelię. Piotruś idzie czasami do ludzi, którym niesie Ewangelię według Piotra. Bo on mówi o sobie, o swoim życiu, to, co jego spotkało, jak on rozumie Pisma, tak? Tak samo Wojtek czy inni, tak? Niesiemy Ewangelię, niesiemy tą dobrą nowinę. I ona rzeczywiście jest prosta, bo zbawienie jest. Natomiast nauka, którą później należy wysłuchać i wprowadzić w życie, jest prosta wtedy, kiedy kochamy Boga. Jest prosta wtedy, kiedy poddajemy się Jego myślom, Jego działaniu, Jego słowu. Ale trudna jest wtedy, kiedy ciężko nam się temu poddać.
Kiedy któreś przykazanie nam nie pasuje, albo coś nas oskarżyło, to lepiej nam po prostu wtedy wyjść ze zgromadzenia i pójść sobie gdzieś do pokoju i odpoczywać, tak? Bo coś mi nie leży. Ale czy to jest zgodne z Pismem? Bo możemy zajmować się Słowem Bożym, ale my musimy je wprowadzać w życie i to jest podstawa, fundament. Także to oczywiście co do zapowiedzi, właśnie, bo Paweł mówi, że nie ten, kto jest Żydem, kto jest z nim na ciele, ale ten, który jest z nim wewnętrznie, tak naprawdę. Ale myślę, że to chodziło mu o to, że on jest duszą żydowską. A Żydem jest rzeczywiście ten, który jest też i na ciele. Tak, tak, oczywiście. I ja oczywiście tylko chciałem wykorzystać tą twoją zapowiedź właśnie, żeby to jeszcze tak wyjaśnić, bo istotą jest właśnie, że jeśli narody trzymają się już Tory, to znaczy, że Mesjasz przyszedł, bo on ogłosi narodom, czytaliśmy w Izajaszu, prawo. Nie załamie się, nie da zniechęcić. Często się daliśmy zniechęcić. Kto się dał zniechęcić ostatnio? Siostra się dała zniechęcić. Ludzie się dają zniechęcać. Wiecie, bo nieraz mamy tyle przeszkód, a przeciwko Mesjaszowi było wszystko. Bracia byli przeciwko niemu. Nic tak nie boli, jak bracia są przeciwko tobie. A przeciwko niemu było wszystko, ale on się nie dał zniechęcić, aż utrwalił prawo na ziemi. Dowodem jesteśmy my, że on jest Mesjaszem. My jesteśmy dowodem tego. Nie trzeba czekać na kogoś innego, tak? Dla ludzi oczywiście, którzy myślą, że jednak warto poczekać jeszcze. To właśnie słowo Behar. Czytamy dzisiaj w parszy różne ciekawe wątki. Właśnie to jest 25 rozdział Księgi Wajkra. Czytamy różne wątki, które regulują rok albo szabatowy, albo jubileuszowy, tak? Za rok szabatowy tutaj wychodzą Izraelici na 70 lat w Jeremiaszu do Babilonu. Ziemia dostaje odpoczynek za 490, tak? 490 lat, których nie obchodzili szabatu. Zobaczcie, jaka konsekwencja. Wydaje by się, że no przecież po prostu no wystarczyłoby tylko darować im i dać im szansę. Jednak Bóg konsekwentnie właśnie wyciąga wnioski z tego, że nie świętowali szabatu, roku szabatowego. Czytamy właśnie, że rok jubileuszowy naliczy sobie 7 lat szabatnich. To jest 8 rozdział 25 rozdziału. I to jest 7 razy po 7 lat. Także będzie ci tych dni 7 szabatów, 49 lat. Wtedy to sprawisz, by rozbrzmiał dźwięk rogu. To jest oczywiście na Jom Kippur. Tutaj później jest napisane, że 10 dnia 7 miesiąca ogłosisz właśnie rok jubileuszowy. I myślę, że to były właśnie dni, których też ogłaszał to Mesjasz, tak? Kiedy to ta rzeczywistość przyszła do tego narodu. I dźwiękiem rogu właśnie zostali w dniu pojednania, czyli w Jom Kippur, właśnie każdy wrócił do swojego dziedzictwa, wrócił do swojego domu, do swojej posiadłości, do tego miejsca, które było już dane na początku właściwie przez Jozuego. Zwróćcie uwagę, to co się działo w czasie Jozuego, kiedy padały losy, każdy otrzymał swoje dziedzictwo, to obowiązywało co 50 lat. Każdy wracał do tego samego. Może spotkaliście się ze słowem wielki reset? Ostatnio pewnie się spotkaliście, nie? A to jest wielki Boży reset. Troszeczkę inaczej, bo to jest... Proszę? Tak, to jest, ale Bożego, nie? Bo jak się ludzie w świecie biorą za wielki reset, to wychodzi tragedia. To musi być Boży reset. Czego się uczymy z tego dnia właśnie trąbienia? Po pierwsze, jubileuszowego, przepraszam. Po pierwsze to uczymy się, że to zostało dane na górze Synaj,
że to tam Bóg już zapowiedział, że będzie rok jubileuszowy i że będzie rok szabatowy, żeby nikt nie myślał, że tam jest tylko 10 przykazań. I wiele innych przepisów, które odsyłam oczywiście do trzeciej księgi Mojżeszowej, bo jest tam mnóstwo różnych przepisów, tak? Więc takiej nauki, taka nauka nie może być przyjęta, tak? Czytamy, że Bóg nadaje Torę właśnie na górze Synaj. Dlaczego Bóg wybiera górę, tak? Ktoś by stwierdził, że są góry wyższe, lepsze niż Synaj, wyższe, tak? Wspanialsze, nie? Dlaczego Bóg nie wybrał sobie jakiejś takiej najwyższej góry, najwspanialszej? Wybrał sobie Synaj. Ona nie jest jakąś najwyższą z gór. Nie jest jakąś najwspanialszą z gór, ale właśnie ona nas też czegoś uczy, że Bóg wybrał górę, która będzie właśnie, którą On wybrał i gdzie On nadaje Torę, tak? Tak samo wybrał nas. Może nie najwspanialszych, może nie najlepszych, bo każdy może ma wiele sobie do zarzucenia, ale wybrał sobie nas jako naczynie dla Tory. I ktoś powie tak, no czy ja też muszę być jak ta góra? No też. Właśnie każdy z nas będzie wywyższony. Jowel o tym uczy, że każdy ma swoje dziedzictwo. Że każdy ma swoją część u Boga i do której będzie mógł wrócić, do której będzie mógł powracać i oczywiście będzie mógł być tym naczyniem, oczywiście jeśli będzie trzymał się Tory, bo to jest fundament. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy zostali wygnani do Babilonu, gdyby nie trzymali się Tory, to oni nie powrócą, bo oni nie będą mieli gdzie powracać, bo Bóg ich z powrotem nie przyjmie. Natomiast gdy będą się trzymali przykazań, Bóg ich przyjmie ponownie. Przyjmie z powrotem, może jeszcze ich, bo 70 lat to może jeszcze i oni powrócą. Uczymy się tego właśnie, że człowiek powinien być pokorny, skromny i właśnie wtedy może otrzymać właśnie ten skarb, jakim jest Słowo Boże. Jubileusz właśnie o tym uczy, by człowiek właśnie uczył się tej pokory. To jest taki mechanizm wracania do tego pierwowzoru. Dlaczego uczy się pokory? Dlatego, że wszystko, cokolwiek nabędziemy, mówię o Izraelu, tak? Wszystko, cokolwiek nabędziemy, traci swoją wartość. Z roku na rok wszystko jest coraz tańsze. Aż do roku jubileuszowego nic nie ma żadnej wartości. Nic nie sprzedasz, nic nie kupisz i nic nie zyskasz. Nie możesz nic mieć na własność, bo wszystko należy do Boga. Ziemia należy do Boga, posiadłości twoje należą do Boga. Ja bym powiedział więcej. I ty też należysz do Boga, bo twoje ciało jest w dzierżawie. Twój duch jest tobie tylko dany jako dzierżawa. Wszystko należy do Boga, tak? I teraz zwróćmy uwagę. Ktoś by chciał się wzbogacić w Izraelu. I wydawałoby się, że jest bogaty, to Bóg walczy i pokazuje przez Jowel z jego pychą. Nie myśl sobie, że jesteś bogaty, że nazbierałeś dużo i że po prostu masz jakąś kontrolę nad swoją przyszłością, że masz jakąś kontrolę nad tym, że będzie ci teraz dobrze, że masz pełne spichlerze i tak dalej. No nie, mój drogi, bo pamiętaj o roku jubileuszowym, że wszystko, co nabyłeś, będzie zresetowane i traci swoją wartość. To uczy człowieka wielkiej pokory. Naprawdę, że człowiek nie może polegać na swoim majątku i na tym, że otoczył się jakimiś bogactwami, bo to nie jest nie powinno być jego stabilnością. Dlatego uczymy się przez Jowel, uczymy się tych rzeczy, żeby się nie trzymać materii. Mesjasz uczył, przypatrzcie się ptakom niebieskim, nie zbierają do gumien, a Bóg ich żywi, tak? Liliom, tak? Że są pięknie przyodziane. A człowiek ma taką właśnie mentalność, że zabezpieczy swój byt i czuje się pewnie. Natomiast Jowel ma tego uczyć, by człowiek się nad tym zastanawiał zawczasu, że będzie rok 50 i ja wrócę do tego, co posiadali moi przodkowie. Może to jest jakiś mały fragment, tak? Może stracę wszystko. To, co nazbierałem, nagle przestanie mieć wartość. Ja wrócę do tego czegoś, co mieli moi ojcowie, tak? I teraz popatrzmy z drugiej strony. Bo czytamy o tym, że jeśli brat zubożeje, sprzeda wszystko, co ma, albo sprzeda też siebie do niewoli, to nie będziesz go uciemiężał jak obcego, że będziesz dbał o niego i tak dalej. Wiecie, kiedy człowiek wszystko straci, kiedy straci zdrowie, kiedy straci właśnie swój dobytek, kiedy straci swoją wolność, myślę, że to jest coś najgorszego,
to może popaść w nieszczęście. Może się załamać, może wpaść w depresję, jak my to dzisiaj mówimy, i powiedzieć tak, życie jest bez sensu, nie chcę żyć. Tak jak ostatnio ktoś powiedział. Może tak powiedzieć, prawda? Ale co go trzyma przy życiu Żyda? Że jest Jowel, że jest dzień powrotu, że dobra, dzisiaj jest źle, ale ja wiem, że nadejdzie czas, kiedy czeka na mnie moje dziedzictwo, kiedy będę mógł wrócić do domu mojego ojca. I wiecie, dla bogacza taki dom ojca to może nie ma znaczenia, bo on straci wszystko, ale dla biedaka to jest potężny majątek. On będzie bogaczem, on się cieszy. On żyje dzisiaj w nieszczęściu, w doświadczeniu, jest mu ciężko, ale on wie, że przyjdzie czas Jowel i on będzie znowu bogaty. Wiecie, co mu to daje? Potężną siłę do przetrwania każdego doświadczenia. A czy ty wiesz, że na ciebie też czeka taki Jowel w Królestwie Niebieskim? Czy my wiemy, że przyjdzie taki czas, gdzie wszystko będzie zresetowane? To, co nazbieraliśmy tutaj, przestanie mieć wartość, będzie miała wartość tylko to, co będzie warte w Królestwie Niebieskim. To, co tam będzie wartością. Ktoś kiedyś taką historię opowiedział, ja ją już nieraz cytowałem, ale jeszcze raz zacytuję, właśnie, że biegł przez wioskę taki człowiek i on był spostrzegany jako prorok, a niemniej jednak mówili niektórzy, że to taki szaleniec, dziwny człowiek. I on biegnie i mówi, pokazał mi Bóg przyszły świat. A wszyscy mówią, no to co takiego widziałeś? On mówi, wszystko widziałem do góry nogami. Ten, kto był wielki, był nikim, a ten, kto był nikim, był wielkim. Wszystko zostało odwrócone. Zwróćmy uwagę, że on mówił bardzo poważne rzeczy. Że ten, kto szuka wielkości w tej ziemi i bycia tutaj kimś, tak naprawdę otrzyma ten reset, że nic nie zdobędzie. Bo w końcu wszystko straci. Cokolwiek nazbierałeś tutaj, to nie ma znaczenia, bo liczy się tak naprawdę przyszły świat. Więc Jowel już dzisiaj nas uczy takiej równowagi. Żeby po pierwsze nie popaść w pychę, że skoro ja mam wszystko, posiadam swój majątek, to nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, jak ja mam myśleć, jak ja mam postępować, ja będę tutaj panem swojego życia, to ja będę decydował o tym, jak albo z kim będę się zadawał i tak dalej, nie? Bo ktoś może popaść w taką wyniosłość, tak? A z drugiej strony nie może też ktokolwiek wpaść w tą skrajność. Dobra, dla tych, którzy nie było, to opowiem tak. Zacząłem od tego, że opowiedziałam kilka zdań o sobie i kilka zdań po moim nawróceniu, o kilka zdań o tym, jak ja się związałem z tą wystawą Darka Czyszczonia, bo to było takie troszkę cud. Bóg zrobił coś w moim życiu, Bóg coś zrobił w jego życiu i w pewnym momencie się zjechaliśmy, gdy ja już byłem do tego gotowy i on był gotowy. To była jakaś nowa forma modlitwy, widziałem. Jakieś nowe nauki, nie? Ogłaszamy próby. Na drobie. Potem powie, nie miałeś, bo nie chciał. Bądź błogosławiony, Panie nasz i Boże nasz, Królu Wszechświata, Twórco owoców i drożdży. Dziękujemy Ci za dziś szabat, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i dobroć. Dziękujemy Ci za Jeszuę Mesjasza, Króla Izraela i Króla Szabatu. Tylko ze względu na to, czego dokonał, Panie, dla nas wszystkich uczyniłeś i Panem, i Królem, i Władcą. I będzie panował, jak napisane, nad wszystkimi narodami. Niech imię Twoje, Ojcze, będzie błogosławione. Musimy mówić w tym wiecznym szabacie wszyscy się spotkać i radować się z Tobą, naszym wspaniałym Ojcem i naszym Bogiem. Amen. Amen. Błogosławiony Panie nasz i Boże nasz, Król Wszechświata, Stwórco różnorodnych zapasów.
Niech będzie imię Twoje błogosławione, bo Twoja jest ziemia i wszystko, co nim się pełnia. Uczyć, Ojcze łaskawy, abyśmy byli miłą wonią przed Twoim obliczem, by nasze modlitwy niczym kadzidło mogły przedostać się, Panie, jakbyś wydał swoim sługom świętym, Panie mój, Boże mój, rozkazy, aby i nasze modlitwy dotarły przez Twoje oblicze i aby, tak jak Jeszua mówi, niech Ci się stanie według ufności pokładanej, to i nam, Boże, uczyń, abyśmy mogli doświadczać Twojej pomocy i łaski, Twojej dobroci w naszym życiu. Niech rozejdzie się ta miła woń o Twoim Mesjaszu, Ojcze, po krańce ziemi i niech nadejdzie Królestwo Twoje dla wszystkich, którzy Cię kochają. Amen. Amen. Niech będzie imię Twoje błogosławione i niech będzie wywyższone
że Ty, Ojcze, jesteś światłością i że posłałeś swego Mesjasza, światłość tego świata, abyśmy nie chodzili w mrokach, ale mogli odnaleźć drogę do Ciebie, Panie nasz i Boże nasz. I spraw, tak jak powiedział Twój ukochany Mesjasz, Jeszua, aby nasze lampy nie zgasły. Aby kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy rozlegnie się głos, oto idzie oblubieniec, abyśmy byli gotowi, by nikogo nie zabrakło, Panie. Bo tak wielu ludzi wyszło i podąża tą drogą, zaznając wiele trudów, Panie, i wyrzeczeń, kochając Cię i chcąc oglądać Twoje królestwo. Nie pozwól, aby przeciwnikowi udało się kogokolwiek z tej drogi zepchnąć i od Ciebie oddalić. Niech przyjdzie Twoja pomoc, niech Twój Święty Duch prowadzi Twój lud i daje zwycięstwo, abyśmy mogli radować się wiekuisty w tej światłości niedostępnej dla śmiertelnego człowieka, ale dla dzieci Twoich, dla tych, którzy Cię kochają, którzy zostali oczyszczeni i z martwych ich zbudzisz, będzie to miejsce ich zamieszkania. Przez zasługi Jeszuły błogosławimy Cię i prosimy o błogosławieństwo Ojcze. Amen. Amen. Bądź błogosławiony Panie nasz i Boże nasz, Królu Wszechświata, który oddzielasz to, co święte od tego, co powszednie, szabat od pozostałych dni tygodnia, naród Izraela od narodów tego świata i nas wybrałeś, abyśmy w Tobie mogli się radować i, Panie mój, zakosztować Twojej dobroci, Twojej słodyczy i łaski. Za ten wspaniały dar, jaki nam dałeś, za wybawienie przez Twego Mesjasza Jeszuę składamy Ci hołd i zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt z nas nie mógłby nigdy Ci, Ojcze, odpłacić niczym innym, jak tylko wdzięcznością i, Ojcze łaskawy, wiernością, aby dzieci Twoje mogły naśladować Twojego ukochanego Mesjasza, naszego Pana. Niech w imię będzie za wszystko wywyższone, Ojcze, na wieki wieku. Amen. 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 Teraz się Szabłatow mówi, czy jeszcze nie? Sorry. To tak jak ten gościu, to zaczyna zawsze się klaskać. Nie, zawsze się. Ten gościu zawsze klaska za szybko, nie? Uśmiech, co powiedziałeś? To takie, wiesz, za 50 lat to będzie fajnie wyglądało. Jak będzie, za 50 lat. No, albo za 100, oj. Za 100 lat to będzie wyglądało fajnie, jak będzie 100 lat. Za 100 lat. Bo nikt nie wie, nie? No skład. Przyszła wiekopomna chwila, od dawien dawna ten kosz niedziałający właśnie. Bo do kosza trzeba dwojga zgodnych rąk. I daj jeszcze. Znacie? Do góry musi iść. Bo do kosza trzeba dwojga, a ten sport wspaniały. O, dobra. Dobra, jest dobrze, żeby nie było. O, pięknie, dzięki. Woohoo! Dziękujemy!
Dziękujemy! Jarosław! Ja to nie, pomyliłem się. Ostatni goście wyjechali przed chwilą. Ja jestem zmęczony, ale szczęśliwy. Wyspany całkiem. Pełen energii. Chwała Bogu, dużo się wydarzyło. I zapraszam od poniedziałku, czyli od jutra. Jak to zobaczę, nie wiem kiedy, może rano. A wy to będziecie oglądać pewnie koło południa na wystawę Biblii w Prudniku, która tutaj jest. I która będzie tutaj tak długo, jak będzie trzeba. Pozdrawia pan pilnujący. Ale on jest milszy niż mogłoby się wydawać.